12. Od 1 do 12 wiersza. Mateusza 5, od 1 wiersza. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie i otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Was wir gelesen haben, waren die ersten 12 Verse aus der sogenannten Bergpredigt. To, co właśnie przeczytaliśmy, to było pierwszych 12 wierszy z tego tak zwanego kazania na górze. Die bis an das Ende von Kapitel 7 geht. I to kazanie jest zapisane aż do końca 7 rozdziału. Doch bevor ich mit dem eigentlichen Thema beginne, möchte ich ein paar einleitende Worte sagen. I nim rozpoczniemy ten właściwy temat, to kilka myśli wprowadzających. Zunächst einmal etwas zu Matthäus Evangelium. Najpierw kilka słów o Ewangelii Mateusza. Dann ein klein wenig darüber, an wen überhaupt diese Bergpredigt gerichtet ist. Potem kilka słów o tym, do kogo to kazanie na górze jest skierowane. Und dann müssen wir auch noch klären, was überhaupt mit dem Reich gemeint ist. I jeszcze będziemy musieli wyjaśnić, co ma na myśli tutaj słowo mówiąc o Królestwie. Nun ist uns bekannt, dass wir 4 Evangelien haben. Zapewne wszyscy wiemy, że mamy 4 Ewangelie. Und dass jedes Evangelium uns den Herrn Jesus von einer anderen Seite beschreibt. I każda z tych Ewangelii przedstawia nam Pana Jezusa z innej strony. Ich meine, in Johannes haben wir den ewigen Sohn Gottes, der allwissend ist. W Ewangelii Jana mamy odwiecznego Syna Bożego, który jest wszechwiedzący. In Lukas sehen wir ihn als den vollkommenen Menschen ohne Sünde. W Łukasza jako doskonały człowiek bez grzechu. In Markus als den vollkommenen Diener. Marka, doskonały sługa. Also als den Diener Gottes. To znaczy jako sługa Boży. Von dem es ein herrliches Urteil am Ende dieses Buches gibt. I o nim jest to wspaniałe świadectwo na końcu tej księgi zapisane. Er hat alles sehr gut gemacht. On wszystko bardzo dobrze uczynił. Aber hier im Matthäus Evangelium, da haben wir ihn als den verheißenen König. Ale w Ewangelii Mateusza mamy go tutaj przedstawionego jako Żyda, jako tego króla zapowiedzianego. Ein Evangelium, das auch in erster Linie für die Juden geschrieben ist. Ewangelia, która w pierwszej linii jest napisana dla Żydów. Und das ist etwas, was wir ein klein wenig im Hinterkopf behalten müssen. I to jest takie coś, co powinniśmy sobie zapamiętać na czas teraz tutaj, chociażby tego rozważania. Wir haben hier den verheißenen König. Mamy tego obiecanego króla, von dem in diesem Evangelium etwas an die Juden geschrieben ist. O którym jest tutaj coś zapisane dla Żydów. Dieses Buch hat also einen ganz besonderen Charakter. A więc ta księga ma szczególnego rodzaju charakter. Und deswegen ist das auch das einzige Buch, wo wir die komplette Bergpredigt haben. I z tego też względu jest to jedyna księga, w której mamy zapisane kompletne kazanie na górze. Wir finden nichts davon im Johannesevangelium. Nic o tym kazaniu nie mamy w Ewangelii Jana. Wir finden vielleicht 1-2 Ausschnitte im Markus-Evangelium. 1 lub 2 urywki mamy w Ewangelii Marka. Einige Teile dieser Bergpredigt im Lukas-Evangelium. Kilka części w Ewangelii Łukasza. Aber komplett niedergeschrieben ist diese Rede nur in Matthäus 5 bis 7. Ale kompletny zapis tego kazania mamy w Mateusza od 5 do 7 rozdziału. Da müssen wir uns die Frage stellen, warum? Pytanie, dlaczego? Und dann müssen wir noch etwas wissen über den Aufbau dieses Buches. Musimy jeszcze do tego wiedzieć coś na temat budowy tej księgi.
Matthäus schreibt nämlich nicht in zeitlicher Reihenfolge. Mateusz nie pisze w sposób chronologiczny, sondern Matthäus fasst bestimmte Themen zu einzelnen Blöcken zusammen. Ale Mateusz jakby sumuje poszczególne tematy w takie, można powiedzieć, bloki. Und ein Block ist diese Bergpredigt, die erste große Rede in diesem Evangelium. Jeden właśnie z takich bloków czy takich tematów jest to kazanie na górze, pierwsza wielka taka jakby przemowa Pana. Warum sage która ich, jest jako pierwsza zapisana. Warum sage ich blockweise? Dlaczego ja to nazywam tak jako bloki, określam to? Weil der Jesus diese Rede sicherlich nicht an einem Stück gehalten hat. Bo z całą pewnością Pan Jezus nie przemawiał to tak naraz, w jednym czasie, w jednym ciągu. Denn wenn wir uns diese Teile aus der Bergpredigt im Lukas-Evangelium angucken, bo gdy sobie obejrzymy te części tego kazania w Ewangelii Łukasza, dann sind sie in diesem Lukas-Evangelium an ganz verschiedenen Stellen verteilt. To tam widzimy, że są one zapisane w różnych miejscach tej Ewangelii. Und jedes Mal wird uns in Lukas sogar der Grund angegeben, warum der Herr einen Teil dieser Rede hält. I tam jest też podany w tej Ewangelii powód, dlaczego Pan Jezus wypowiada te części tego kazania na górze. All diese Begründungen fehlen hier. Tutaj nie ma tych uzasadnień. Wir haben hier eine Rede wie aus einem Guss. Tutaj mamy tą przemowę, tak jakby ona się w całości w jednym czasie odbyła. Ein anderer Block sind in diesem Buch die Gleichnisse. Innym takim blokiem w tej księdze, czy w tej Ewangelii są podobieństwa. Und ein anderer Block behandelt seine Wunder. A inny, kolejny blok jakby obejmuje jego cuda. Das heißt, Matthäus hat schon einen ganz besonderen Aufbau in seinem Buch. To, a widzimy z tego, że Ewangelia Mateusza ma szczególnego rodzaju budowę. Aufgeschrieben unter der Leitung des Geistes Gottes. Zapisane pod wpływem działania Ducha Świętego. Damit kommen wir eben zu dem nächsten Punkt. Für wen ist dann überhaupt diese Bergpredigt? Teraz przechodzimy do kolejnego punktu. Dla kogo jest to kazanie na górze zapisane? Eine Antwort finden wir direkt in den ersten zwei Versen. Tą odpowiedź mamy w pierwszych dwóch wierszach. Dort heißt es, als er die Volksmenge sah, tam jest napisane, widząc tłumy, stieg der Herr auf den Berg und setzte sich, wstąpił na górę, usiadł, und seine Jünger kamen zu ihm. Przystąpili do niego jego uczniowie. Und dann hält der Herr seine Rede. I wtedy Pan wypowiedział tą przemowę. Das heißt, diese Rede, die hier niedergeschrieben worden ist, ist in erster Linie einmal an seine Jünger gerichtet. A więc ta przemowa, którą tutaj mamy, jest w pierwszej kolejności skierowana do jego uczniów. Jetzt sind natürlich mit den Jüngern nicht nur die 11 Jünger gemeint oder die 12 Jünger, die ihm nachfolgten. I teraz mówiąc o uczniach, to nie mamy tutaj na myśli tych 11 czy 12, którzy z nim chodzili, sondern mit Jünger werden all die bezeichnet, die ihm nachgefolgt sind. Ale mówiąc uczniowie, tutaj są określeni wszyscy ci, którzy za nim chodzili. Das waren sowohl Männer wie auch Frauen. To były zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Es geht hier also um solche, die Jünger Jesu waren. A więc tutaj chodzi o takich, którzy byli uczniami Jezusa. Und Jünger bedeutet nichts anderes als Schüler. Das ist bei uns so, Schüler. Man gut, Pech. Po niemiecku to jest jakby dwa określenia na tych uczniów. Teraz brat użył tego określenia jako uczniowie, którzy się w szkole uczą. Może to w zasadzie pod jednym hasłem, można tak powiedzieć. Es bezieht sich also auf alle, die in der Schule Gottes sind. A więc to chodzi o wszystkich, którzy są w szkole Bożej. In der Nachfolge des Herrn Jesus. Którzy naśladują Pana. Also das bedeutet, diese Verse, die wir haben, sind in erster Linie für die Jünger geschrieben, die damals lebten, oder gesagt worden, die damals lebten. A więc w pierwszej linii te słowa są zapisane dla tych uczniów, którzy w ówczesnym czasie wtedy żyli. Sie sind nicht für ungläubige Menschen geschrieben, damit sie dadurch zum Glauben kommen. To nie są słowa zapisane dla ludzi niewierzących, aby oni przez te słowa uwierzyli. Und werden auch noch sehen an diesen Tagen, dass es hier nicht um das Evangelium geht. Jeszcze to zobaczymy, że tutaj w tych dniach, kiedy to było to kazanie wypowiadane, nie jest myśl o Ewangelii. Sondern es geht darum, wie ein Jünger, czy o ewangelizacji.
sondern es geht darum, wie ein Jünger sich hier auf dieser Erde verhalten soll. Ale tutaj jest mowa o tym, w jaki sposób uczeń Pana ma się zachowywać. Und damit können wir es anwenden auf uns. I dlatego możemy to zwrócić to, czy użyć tego dla siebie. Also noch einmal, es ist zuerst geschrieben für die Jünger damals. A więc jeszcze raz, jest to zapisane w pierwszej kolejności dla uczniów, którzy żyli razem z Panem. A wir können es beziehen auf uns heutzutage. Ale możemy to też przyjąć dla siebie w dniach dzisiejszych, dla nas. Wie wir in diesem Reich Gottes zu leben haben. W jaki sposób my w tym Królestwie Bożym mamy żyć. Es hat auch noch eine prophetische Bedeutung. To też ma prorockie znaczenie. Und bezieht sich auf den gläubigen Überrest während der Drangsalszeit. I dotyczy wierzącej resztki w czasie ucisku. Es geht hier nicht um das tausendjährige Friedensreich. Tutaj nie ma mowy o tysiącletnim Królestwie Pokoju. Denn da gibt es alle diese Schwierigkeiten nicht mehr, von denen wir hier noch hören werden. Bo w tym tysiącletnim Królestwie Pokoju nie będzie tych problemów i trudności, o których będziemy tutaj słyszeli. Die Jünger damals waren in einer ganz besonderen Situation. Uczniowie w tamtych czasach byli w szczególnej sytuacji. Auf der einen Seite standen sie noch auf dem Boden des Alten Testamentes. Z jednej strony oni byli na gruncie Starego Testamentu. Und für die Jünger und für all die Zuhörer aus den Juden galt noch das Gesetz. I dla tych uczniów i dla wszystkich Żydów obowiązywał wtedy zakon. Denn Christus war noch nicht gestorben. Bo Chrystus jeszcze nie zmarł. Das heißt, wir stehen hier wirklich noch zum Teil auf alttestamentlichem Boden. A więc po części stoimy tutaj jeszcze na tym podłożu starotestamentowym. Aber trotzdem haben diese Jünger schon einen Unterschied zu den alttestamentlich Gläubigen. A pomimo tego jest już różnica w stosunku tych uczniów do starotestamentowych wierzących. Denn sie hatten etwas, was keiner von den Gläubigen vorher hatte. Bo oni mieli coś, czego nie miał żaden ze starotestamentowych wierzących. Sie hatten Jesus Christus bei sich. Oni mieli Jezusa Chrystusa wśród siebie. Und deswegen sehen wir, dass sie sogar Gott schon als Vater bezeichnen. I tutaj dlatego też widzimy, że oni Boga już określają jako Ojca. Auch das haben wir nicht im Alten Testament. Tego również nie mamy w Starym Testamencie. Da wird Gott zwar schon mal als Vater bezeichnet, Bóg co prawda był tam określony jako Ojciec, aber dann als Vater eines Volkes, ale Ojciec ludu, całego ludu. Hier dagegen als Vater einzelner Personen, a tutaj w przeciwieństwie jako Ojciec pojedynczych osób. Das war etwas Neues. To jest coś nowego. Und wir stehen nach diesem Werk vom Kreuz vollkommen in dem Genuss dieses Segens. A my, po dziele Pana na krzyżu, jesteśmy już w 100% w tej rozkoszy tego błogosławieństwa. Gott ist mein persönlicher und dein persönlicher Vater. Bóg jest moim, osobiście moim i twoim Ojcem. Und diese Offenbarung kam erst nach der Auferstehung von Jesus Christus. I to objawienie było tak jasno przedstawione dopiero po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Also wir merken, dass wir in einer gewissen Übergangszeit sind. A więc możemy zauważyć, że tutaj jesteśmy w takim czasie przejściowym. Und das müssen wir berücksichtigen beim Verständnis dieser Verse. I musimy mieć to zawsze na uwadze, jeśli chcemy te wiersze zrozumieć. Und darum geht es hier auch nicht um die Versammlung Gottes. I dlatego też tutaj nie ma mowy o zgromadzeniu Bożym, sondern es geht um das Reich Gottes. Ale o Królestwie Bożym. Und es geht um das Reich der Himmel. I o Królestwie Niebiańskim. Und ich will noch ganz kurz diese beiden Begriffe erklären. I bardzo krótko jeszcze te dwa pojęcia chciałbym wyjaśnić. Reich Gottes ist der übergeordnete Begriff. Królestwo Boże to jest takiego szczególnego rodzaju pojęcie. Und er beschreibt uns in erster Linie, wer herrscht. I on w pierwszej kolejności określa nam, kto panuje w tym królestwie. Und beschreibt uns einen moralisch-sittlichen Zustand. Opisuje nam moralny stan. Und das Reich Gottes begann, als Christus geboren worden ist. Królestwo Boże zaczęło się, gdy Jezus Chrystus się narodził. Denn darum heißt es im Lukas Evangelium. Dlatego w Ewangelii Łukasza jest napisane. Siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch.
oto Królestwo Boże jest pośród was. Und das Reich Gottes geht sozusagen bis einmal diese Schöpfung zu Ende ist. Ja, bis Gott eine neue Erde machen wird. I to Królestwo będzie trwało do momentu, aż Bóg uczyni nową ziemię. Es ist sozusagen diese, dieser Bereich, wo, der, wo, wo Jesus Christus als König herrschen und regieren wird. Więc to obejmuje jak gdyby ten obszar, w którym Jezus Chrystus będzie panował w tym królestwie. Aber was ist dann das Reich der Himmel? A teraz co jest Królestwem Niebiańskim, czy niebios? Es ist ein Teil aus diesem Bereich Reich Gottes. To jest jak gdyby wycinek z tego Królestwa Bożego. Und es beschreibt den Bereich, von wo aus regiert wird. I opisuje, skąd będzie w tym czasie panowanie, czy będzie zarządzanie. Und deswegen begann das Reich der Himmel nicht mit der Geburt des Herrn Jesus. I dlatego Królestwo Niebios, czy Niebiańskie, nie rozpoczęło się wraz z narodzeniem Pana Jezusa, sondern erst mit seiner Himmelfahrt. Ale rozpoczęło się dopiero w momencie, gdy Pan wstąpił z powrotem do nieba. Darum heißt es im Neuen Testament, sie das Reich Gottes wird kommen. Das Reich der Himmel wird kommen. Dlatego w Nowym Testamencie jest napisane, oto Królestwo Niebios nadejdzie. Und als der Jesus aufgefahren ist von dieser Erde, i gdy Pan Jezus został wzięty w górę z tej ziemi, und sich jetzt im Himmel befindet, i znajduje się teraz w niebie, da ist er vom Himmel derjenige, der im Verborgenen regiert, herrscht in diesem Reich. To on jest tym, który z nieba w ukryciu panuje w tym królestwie. Und darum ist es das Reich der Himmel. I dlatego jest ono nazywane Królestwem Niebiańskim albo Królestwem Niebios. Und das wird sein Ende finden, wenn Jesus Christus wiederkommt auf diese Erde. I to królestwo zakończy się w momencie, gdy on przyjdzie, gdy Pan Jezus przyjdzie znowu na tą ziemię. Es läuft vielleicht noch in das tausendjährige Reich hinein. Być może jeszcze będzie ono trwało w czasie tysiącletniego królestwa. Aber das tausendjährige Reich wird dann als das Reich seines Vaters bezeichnet. Ale tysiącletnie królestwo jest określane jako królestwo jego ojca. Und eben auch als sein Reich in Matthäus 11. I też jako jego królestwo w Mateusza 11. Also wir merken, mit dem Ausdruck Reich ist ein Regierungsbereich gemeint, ein Königreich. A więc jeśli widzimy, jeśli jest mowa o królestwie, to jest określone, kto będzie, kto jest panujący w tym królestwie. Und jetzt haben wir hier diese Bergpredigt, diese Rede des Herrn Jesus. I teraz mamy to kazanie na górze, tą mowę Pana Jezusa. Und sie bezieht sich jetzt auf dieses Reich, auf die Jünger in diesem Reich. I ono zawiera, czy odnosi się do bezieht sich auf das Reich und auf die Jünger in diesem Reich. Ono odnosi się do tego królestwa i do uczniów, którzy są w tym królestwie. Und zeigt uns ganz praktisch, wie wir uns hier verhalten sollen als Jünger des Herrn Jesus. I pokazuje nam, w jaki sposób my praktycznie mamy się zachowywać jako uczniowie Pana Jezusa. Die Bergpredigt ist auch nicht geschrieben worden, um die Welt zu verbessern. To kazanie na górze nie jest zapisane po to, by poprawiać, ulepszać czy naprawiać świat. So werden schon mal einzelne Verse daraus gerissen. I w ten sposób już próbowano wyrywać kilka pojedyncze wiersze z kontekstu. Und die Bergpredigt ist auch nicht an die Regierungen gerichtet. Kazanie na górze nie jest też skierowane do władzy, sondern das ist das ganz wichtige an jeden einzelnen persönlich. Ale jest to dla każdego osobiście skierowane, do każdego osobiście. Ich werde das in den nächsten Stunden noch zeigen, dass das so ist. W następnych rozważaniach czy godzinach pokażę, że to tak jest. So, wenn wir das alles berücksichtigen, a więc jeśli teraz te wszystkie, ten wstęp cały będziemy mieli na uwadze, sind die Verse gar nicht so schwer zu verstehen, to te wiersze nie są takie trudne, by je zrozumieć. Allerdings schwer zu praktizieren. Ale bardzo trudne, by je w praktykę wprowadzić. Darauf soll es ein klein wenig jetzt in diesen nächsten Tagen gehen, um das Praktizieren von dem, was hier steht. I o tym będziemy rozważać w tych kolejnych dniach, o tej właśnie praktycznej stronie. Der erste Teil dieser Rede beschäftigt sich mit den Glückseligkeiten. Ta pierwsza część zajmuje się tymi błogosławieństwami. Zum Beispiel Vers 2, glückselig die Armen im Geiste. Vers 3. Wiersz trzeci, błogosławieni ubodzy w duchu. Oder Vers 4, glückselig die Trauernden.
W zasadzie w niemieckim można by to przekonać jako błogoszczęśliwi, którzy się smucą. Was bedeutet Glückseligkeit? Co oznacza to właśnie ta błogoszczęśliwość? Nun, Glückseligkeit ist nicht irgendein Gefühl. To nie jest uczucie czy odczucie, sondern Glückseligkeit beschreibt den Zustand eines Herzens. Ale to słowo opisuje stan serca. Und zwar solcher Herzen i takich serc, die die Gesinnung von Jesus Christus in ihrem Leben praktizieren wollen. Które chcą usposobienie Jezusa Chrystusa praktykować czy urzeczywistniać w swoim życiu. Das heißt, immer wenn die Rede hier von glückselig ist, to znaczy, że zawsze, gdy jest mowa o tej błogoszczęśliwości, dann sind damit Herzen gemeint, to mamy tutaj na myśli serca, die etwas von dem Leben des Herrn Jesus auf dieser Erde darstellen wollen. Które chcą coś z życia Pana Jezusa urzeczywistnić tutaj na tej ziemi. Es ist also keine gefühlsbetonte Sache. A więc to nie jest coś ukierunkowanego naszymi uczuciami, sondern es beschreibt Herzenszustände. Ale to opisuje stany serc. Das erste Kennzeichen, es sind solche, die sind arm im Geist. Pierwsze, ubodzy w duchu jest tutaj. Was ist damit gemeint? Co to ma na myśli te słowa? Co mają na myśli? Ganz sicherlich nicht, wenn jemand vielleicht dumm ist. Z całą pewnością nie ma tutaj na myśli to, że ktoś jest na przykład głupi. Das ist überhaupt nicht die Bedeutung hier. To nie jest to znaczenie tutaj. Es geht hier überhaupt nicht um Intelligenz, um Fähigkeiten, die Gott uns geschenkt hat. Tutaj nie ma mowy o naszej inteligencji, o zdolnościach, które Bóg nam darował. So, noch einmal, es geht um Herzenszustände. Jeszcze raz to podkreślam, chodzi tutaj o stan serc. Das heißt, das erste Kennzeichen derer, die arm im Geiste sind, a więc ten stan tych, którzy są ubodzy w duchu, das sind solche, die von sich aus nichts halten, die von sich nichts halten. To jest mowa tutaj o takich, którzy nic o sobie wielkiego nie mniemają, nie uważają siebie za kogoś lub że są jakimiś zacnymi. Ich will mal eine Stelle aus dem Alten Testament anführen, aus dem Psalmen. Jedno miejsce do tego z Psalmu. Ich denke, dieser Ausdruck erklärt, was damit gemeint ist. I myślę, że to nam wyjaśni, co jest tutaj Ewangelii Mateusza na myśli. Psalm 34, Vers 5, 19. Ich lese das mal. Ja. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. 34. Psalm, 19. Wiersz. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Wir merken, da werden die zerschlagenen Geistes sind, gleichgesetzt mit denen, die zerbrochenen Herzen sind. Tutaj widzimy, że ci utrapieni na duchu są postawieni na jednym poziomie ze z tymi, którzy mają złamane serce. Es geht also wirklich nicht um irgend so ein Gefühl. A więc naprawdę tutaj nie chodzi o jakieś nasze uczucie czy odczucie. Es geht auch nicht um Verstand. Tu nie chodzi też o rozum. Es geht um mein Herz. Chodzi o moje serce. Und es geht um dein Herz. Chodzi o twoje serce. Und die Frage ist, pytanie brzmi, wie sieht es in unseren Herzen aus? Jak to ta sprawa wygląda w naszych sercach? Ich will mal noch eine Stelle dazu lesen, noch zwei. Nochmal aus dem Psalm zunächst. Jeszcze jedno miejsce do tego, też z Psalmów. Psalm 51, Vers 19. 51, 19 wiersz. Oder Vers 20 für euch. Ja. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. 51 Psalm, 19 wiersz. Ofiarą miłą Bogu jest duch skruszony, albo tak jak było w tamtym psalmie, złamany duch, sercem skruszonym, albo też właśnie złamanym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Da haben wir wieder das Gleiche. Mamy tutaj to samo. Da wird der Geist und das Herz in Verbindung gebracht. Tutaj jest połączony i duch, i serce.
Und dieser werden sogar die gleichen Adjektive genommen. I tutaj są do nich przymiotniki, te same przymiotniki są użyte w stosunku do ducha i do serca. Es ist ein zerbrochener Geist und ein zerbrochenes Herz. Skruszone czy złamany duch i skruszone czy złamane serce. Und es ist ein zerschlagenes Herz. I też zgnębione serce dodatkowo. Es ist ein Herz, das anerkennt, dass es in sich nichts vor Gott ist. Jest to serce, które wyznaje, że samo w sobie przed Bogiem jest niczym. Und das alles das, was wir besitzen, i wszystko, cokolwiek posiadamy, das ist ein Geschenk von Gott ist. Jest podarunkiem Boga. So die erste Frage, die wir uns alle stellen müssen. Pierwsze pytanie, które sobie musimy postawić. Habe ich persönlich ein solches Herz? Czy ja sam mam takie serce? Weißt du, es ist völlig egal, wie alt du bist, die Frage kann sich jeder stellen. Jest to zupełnie obojętne, ile mamy lat. Takie pytanie może sobie każdy z nas postawić. Und jeder sollte mal den Zustand seines Herzens überprüfen. I każdy z nas powinien zbadać, przetestować stan naszego serca. Ich meine, es gibt eine Grundvoraussetzung, dass das überhaupt für dich gilt. Myślę, że jest jeden taki warunek, czy to jest obowiązujące dla ciebie. Das ist, dass du ein Jünger bist. To jest to, że ty jesteś uczniem Pana. Ich sag mal in unserer Sprache ausgedrückt. W naszym języku to się jest to wyrażone, dass du ein Kind Gottes bist. Że jest, czy jesteś albo jesteś dzieckiem Bożym. Das ist der erste Schritt, ein zerschlagenes Herz zu haben. To jest pierwszy krok, by mieć to skruszone serce. Dass ich in meiner Sündenschuld zu Gott gekommen bin. Że ja w moich grzechach przyszedłem do Boga. Und ich hoffe, dass das jeder hier getan hat. I mam nadzieję, że każdy z was tutaj to uczynił. Wie gesagt, darum geht es nicht in der Bergpredigt. I jak już powiedziane, nie chodzi tutaj o to w tym kazaniu na górze. Aber es ist die Grundlage dafür, dass du was mit der Bergpredigt anfangen kannst. Ale to jest podstawą do tego, byś ty mógł cokolwiek zacząć działać z tym kazaniem na górze. Noch eine letzte Stelle dazu aus dem Buch Jesaja. Ostatnie miejsce jeszcze do tego tematu z księgi Izajasza. Aus Jesaja 57. Denn jetzt kommt die Seite Gottes. Tutaj jest ta strona Boża. Das finde ich so gewaltig, dass Gott darauf eine Antwort gibt. I dla mnie to jest tak potężne, że Bóg daje odpowiedź na to. Und so greift Gott noch einmal dieses Wort auf, diesen zerschlagenen Geist. I Bóg tutaj podejmuje jeszcze raz to słowo, ten skruszony duch, czy złamany duch. Und dieses zerschlagene Herz. I to skruszone serce. Jesaja 57, Vers 15. 15. Wiersz. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt, und dessen Name der Heilige ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist. Um zu beleben der Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. 57, 15. Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluję na wysokim i świętym miejscu, albo mieszkam na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Das ist im Endeffekt die Zusammenfassung von Vers 3. To jest właśnie to podsumowanie wiersza trzeciego. Glückselig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich. Błogoszczęśliwi, ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Sag mal, glückselig diejenigen, die zerschlagenen Herzen sind. A więc błogoszczęśliwi ci, którzy są złamanego serca. Denn bei ihnen wird Gott wohnen. Bo w nich będzie mieszkał Bóg. Ist gar nicht so schwer zu verstehen, oder? Nie, to nie jest tak trudno zrozumieć, prawda? Aber ein echtes zerschlagenes Herz zu haben, ist so schwer zu praktizieren. Ale mieć naprawdę skruszone serce, jest to trudno praktyce urzeczywistnić. Will noch kurz ein Beispiel dazu bringen aus 1. Mose 18. Jeszcze krótko jeden przykład do tego z pierwszej Mojżeszowej 18. Vers 27. 27. Wiersz. Und Abraham antwortete und sprach. Odpowiedział Abraham i rzekł: Sieh doch, ich habe mich erkühnt zu dem Herrn zu reden. Oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana mego. Und ich bin Staub und Asche. Choć jestem prochem i popiołem.
Hiob sagt so was Ähnliches am Ende von dem Buch Hiob. Job mówi podobne słowa pod koniec księgi Joba. Das bedeutet ein zerschlagenes Herz zu haben. I właśnie to oznacza mieć złamane, skruszone serce. Vor Gott anzuerkennen, dass ich nichts bin. Wyznać przed Bogiem, że ja nic nie znaczę. Dann kann Gott bei dir und bei mir wohnen. Wtedy Bóg może mieszkać u ciebie, czy w tobie i u mnie. Dann kann Gott dich persönlich benutzen. I wtedy Bóg może używać ciebie osobiście. Ist doch wirklich ein Grund, gleichzeitig ein glückliches Herz zu haben. I jest to też powód do tego, by mieć szczęśliwe serce. Ich möchte zu der nächsten Stelle kommen. Następne miejsce. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Błogoszczęśliwi, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Wir müssen uns wieder fragen, worum es hier geht. Znowu stawiamy sobie pytanie, o co tu chodzi. Nun, es geht nicht darum, dass wenn jemand, dass jemand traurig ist, weil er vielleicht einen Angehörigen verloren hat. Tu nie chodzi o to, że ktoś jest smutny, bo stracił kogoś z rodziny. So, noch einmal, es geht darum, wie wir uns als Gläubige in dem Reich verhalten. Ale jeszcze raz chodzi tutaj o to, jak, w jaki sposób zachowujemy się jako wierzący w tym Królestwie. Und ich will auch dazu mal wieder ein Beispiel anführen, weil wir das mit Beispielen am besten verstehen können. I jeszcze chciałbym tutaj też przytoczyć przykład, bo na przykładach najlepiej to możemy zrozumieć. Ein solches Beispiel haben wir im Buch Nehemia. Księga Nehemiasza. Und zwar, Moment, Kapitel 2, drugi rozdział, Vers 2 und 3. Drugi i trzeci wiersz. Und der König sprach zu mir, zu Nehemia, warum ist dein Angesicht traurig? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als Traurigkeit des Herzens. Da fürchtete ich mich sehr. Okay. Das ein bisschen anders. Oh. Also, warum, warum siehst du so schlecht aus? Ja, dann schreib mal lieber. Ja, das kannst du auch so machen, ist egal. Nehemiasz drugi, rozdział drugi wiersz. Wtedy król rzekł do mnie, dlaczego tak źle wyglądasz, albo w niemieckim jest, dlaczego jesteś taki smutny? Chyba nie jesteś chory. Nic to innego jak tylko zgryzota. Also wichtig ist, in der Mitte von Vers 2 ist es nichts anderes als Traurigkeit des Herzens. W niemieckim jest nie zgryzota, tylko jako smutek twojego serca. Nic to innego jak tylko smutek twojego serca. Dann fragt der König sozusagen, warum bist du traurig? Król się pyta, dlaczego jesteś smutny? Und dann sagt Nehemia in Vers 3. I Nehemiasz odpowiada w trzecim wierszu. Warum sollte mein Angesicht nicht traurig sein, da die Stadt meiner Väter wüst liegt? Jakże ja nie mam być smutny, skoro miasto, gdzie są groby moich ojców, jest zburzone. Und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind. A jego bramy przez ogień strawione. Nehemia war traurig. Nehemiasz był smutny. Weil die Stadt Jerusalem noch zerstört war. Bo miasto Jerozolima było zburzone. Verstehen wir, um welche Traurigkeit es hier geht? Rozumiemy, o jaki smutek jest tutaj chodzi? Es geht um die Traurigkeit über den Zustand im Volk Gottes. Jest tutaj smutek dotyczący stanu ludu Bożego. Haben wir mal darüber Trauer getragen, wie es heutzutage im Volk Gottes aussieht? Czy my kiedykolwiek smuciliśmy się z tego powodu, jak wygląda dzisiejszy lud Boży, w jakim stanie jest? Man könnte fast einen Vers aus dem Buch der Richter als Überschrift nehmen. Można by wziąć jeden wiersz jako taki tytuł z Księgi Sędziów. Ein jeder tut, was recht ist in seinen Augen. Każdy czyni, co jest dobre w jego oczach. Sag mal, ist das nicht der Zustand im Volk Gottes? Powiedzcie, czy nie jest taki stan dzisiaj w ludzie Bożym? Dass es viele Gläubige gibt, die Teile aus der Bibel in Frage stellen. Że jest wielu wierzących, którzy stawiają pod znakiem zapytania różne części Słowa Bożego. Dass es heutzutage viele Gläubige gibt, die in Sünde leben. Że jest pośród nas wielu wierzących, którzy żyją w grzechu. Alleine was die Ehe anbetrifft. Choćby co się tyczy małżeństwa. Vielleicht auch was die Benutzung des Internets anbetrifft. Co się tyczy używania internetu. Dass ich mir da schmutzige Bilder angucke.
Gdy na przykład oglądamy jakieś złe zdjęcia. Ich könnte viele weitere Beispiele bringen. I mógłbym przytaczać wiele różnych przykładów. Wie sieht es heute im Volk Gottes aus? Jak to wygląda dzisiaj pośród ludu Bożego? Dass es hunderte von verschiedenen Gemeinden gibt. Że są setki przeróżnych odłamów. Dass keine Einheit mehr zu sehen ist. Nie widać tej jedności. Wenn der Herr einmal sagt, da ist ein Leib. Bo Pan kiedyś powiedział, jest jedno ciało. Wo sehen wir heutzutage etwas davon? Gdzie widzimy coś, cokolwiek dzisiaj z tego? Haben wir schon mal Trauer darüber getragen? Czy smuciliśmy się z tego powodu? Tut uns das leid, dass der Herr dadurch verunehrt wird? Czy smuci nas to, że z tego powodu Pan jest zniesławiany? Ein Nehemia war innerlich krank, als er den Zustand des Volkes und der Stadt Jerusalem sah. Nehemiasz był wewnętrznie chory, gdy on widział ten stan ludu Bożego i stan tego miasta. Ist uns das alles egal? Czy nam jest to wszystko obojętne? Oder kommen wir auch damit zu Gott und besprechen das mit ihm? Albo czy przychodzimy z tą sprawą do Boga i omawiamy z nim to? Tragen Trauer auch über unseren persönlichen Zustand? Czy my smucimy się z powodu naszego osobistego stanu? Dann haben wir die Verheißung hier. To mamy tutaj tą obietnicę. Denn sie werden getröstet. Oni będą pocieszeni. Wir merken, worum es geht. Es geht um jeden einzelnen persönlich. Widzimy, że tutaj jest mowa o każdym z osobna. Hier wird jeder angesprochen, jeder im Reich Gottes. Każdy z tego Królestwa Bożego jest tutaj wywołany do tablicy. Hier wird jeder angesprochen, der ein Jünger ist. Każdy, kto jest uczniem. Egal ob Bruder oder Schwester. Obojętnie brat czy siostra. Hier geht's um uns persönlich. Tu chodzi o nas, o każdego osobiście. Trage ich Trauer über den Zustand im Volk Gottes? Czy ja się smucę z powodu stanu ludu Bożego? Und zwar nicht von meinem Gefühl her. I to nie chodzi o moje uczucia, sondern von meinem tiefen Herzensgrund her. Ale chodzi o mój powód, czy pobudkę głęboką płynącą z mojego serca. Ich möchte zu der nächsten Stelle kommen. Następne wiersz. Glückselig die Sanftmütigen, sie werden das Land erben. Błogosławieni cisi albo pokorni, albowiem oni posiądą ziemię. Sanftmut heißt so viel wie milde. Ta pokora to znaczy też łagodny, jako łagodni. Das ist nicht unser natürlicher Zustand. To nie jest nasz naturalny stan. Das ist etwas, was wir lernen müssen in der Schule Gottes. To jest coś, czego musimy się nauczyć w szkole Bożej. Wie schnell ist man aufbrausend? Jak szybko my się wzburzamy? Wie schnell ist man alles andere als milde oder barmherzig? Jak szybko jest w nas ten stan inny niż odwrotny do tego niż co łagodny? Barmherzig. Czy miłosierny? Es ist nicht einfach zu lernen, aber man kann es lernen. To nie jest proste nauczyć się tego, ale można się tego nauczyć. Wieder ein Beispiel. Ich könnte viele. Ich bringe immer nur eine Person, um zu zeigen, was das bedeutet. In dem Fall natürlich 2. Mose 2. Znowu można by przytoczyć mnóstwo przykładów, ale tylko jeden przytoczymy. Druga Mojżeszowa, drugi rozdział. 2. Mose 2, vers 12. 12. wiersz. Erstmal Vers 11 am Ende. Najpierw 11. wiersz pod koniec. Und Mose sah einen ägyptischen Mann, der einen hebräischen Mann von seinen Brüdern schlug. I Mojżesz zobaczył też pewnego Egipcjanina, który bił Hebrajczyka, jednego z jego rodaków. Und er wandte sich hierhin und dorthin. Rozejrzał się więc dookoła. Und als er sah, dass kein Mensch da war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. A gdy zobaczył, że właśnie nie ma nikogo wokół, zabił Egipcjanina i zagrzebał go w piasku. Was hat das mit unseren Versen zu tun? Co ma to do czynienia z naszymi wierszami? Wo ist denn hier Sanftmut? Gdzie tutaj jest ta pokora, cichość czy łagodność? Es ist eher Unbeherrschtheit. Tu jest raczej nieopanowanie. Wir müssen noch einen Vers lesen. Jeszcze jeden wiersz musimy przeczytać do tego. Und dann siehst du, was die Schule Gottes gemacht hat. I wtedy zobaczymy, co uczyniła Szkoła Boża. Und zwar diesmal aus dem 4. Buch Mose. Tym razem z 4. Księgi Mojżeszowej. Aus 4. Mose 12. 12. rozdział. 4. Mose 12, vers 3. Trzeci wiersz. Der Mann Mose aber war sehr sanftmütig
mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. Wie kann Gott so etwas schreiben über Mose? Jak Bóg mógł zapisać takie słowa o Mojżeszu? Der vorher einen Mann erschlagen hatte. O kimś, kto wcześniej zabił człowieka. Mose war jahrelang in der Schule Gottes. Mojżesz przez dziesiątki lat był w szkole Bożej. Wir merken, was die Schule Gottes aus ihm gemacht hat. I widzimy, co uczyniła z niego szkoła Boża. Aus diesem Mann, der einen erschlug, z tego człowieka, który kiedyś kogoś zabił, wurde der sanftmütigste Mann auf dieser Erde. Stał się najskromniejszy, najłagodniejszy człowiek na ziemi. Das ist Lektion Nummer 3, was wir hier lernen müssen. To jest lekcja numer 3, którą musimy tutaj odrobić. Wir brauchen ein solches zerschlagenes Herz. Więc potrzebujemy skruszone serce. Wir brauchen ein Herz, das Trauer trägt über den Zustand um uns herum. Potrzebujemy serce, które smuci się z powodu stanu wokół nas. Wir brauchen ein Herz, das sich formen lässt durch Gott. Potrzebujemy serca, które da się uformować przez Boga. Und das ist glückselig die sanftmütigen. I to jest właśnie błogoszczęśliwi cisi albo pokorni. Und dann heißt es etwas weiter, denn sie werden das Land erben. Albowiem oni posiądą ziemię. Siehst du, jeder Segen, den es gibt, a więc każde błogosławieństwo, które jest dostępne, ist immer ein Geschenk Gottes. Jest zawsze prezentem Bożym. Denn es heißt ja nicht, er wird aufgrund seiner Sanftmut das Land sich verdienen. Bo tu nie jest napisane, że na podstawie swojej skromności zasłuży sobie na ziemię. Sondern er wird dieses Land erben, von Gott geschenkt bekommen. On tutaj posiądzie ziemię, otrzyma ją jako podarunek od Boga. Wieder eine schöne Sichtweise auf die Belohnung, die wir kriegen. Znowu piękny sposób przedstawienia tej nagrody, jaką otrzymamy. Verdient haben wir das alles nicht. Bo my nic z tych rzeczy nie zasłużyliśmy. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Błogoszczęśliwi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Weißt du, das zeigt dir zum einen, dass es auf dieser Erde Ungerechtigkeit gibt. To nam pokazuje, że na tej ziemi jest niesprawiedliwość. Soll ich dir mal eine Stelle aus den Evangelien lesen, wo wir merken, dass es wirklich zur Zeit des Herrn Jesus die größte Ungerechtigkeit gab? Czy mam wam przeczytać miejsce z Ewangelii, w którym jest napisane o tej największej niesprawiedliwości, jaka kiedykolwiek miała miejsce? Können nach Matthäus 27 gehen? Możemy przejść do Mateusza 27. Nur zwei Teilverse. Tylko dwie części wiersza. Vers 24 am Ende. 24 pod koniec. Da geht es um Pilatus. Tutaj jest mowa o Piłacie. Der sagt, który mówi: Ich bin schuldlos an dem Blut dieses Gerechten. Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego. Vers 26. 26. Jesus aber ließ er Pilatus geißeln. A Jezusa po ubiczowaniu wydał Piłat na ukrzyżowanie. Gibt es eine größere Ungerechtigkeit? Czy jest większa niesprawiedliwość? Da steht vor dir jemand, von dem du sagen musst, diese Person ist vollkommen gerecht. Stoi przed tobą ktoś, o kim musisz powiedzieć, ten człowiek jest doskonale sprawiedliwy. Und eine Minute mit den Glückseligpreisungen. Będziemy kontynuowali nasze rozważanie. Und mein Ziel ist schon, das Ganze eben auch sehr praktisch auszulegen. I moim celem jest, by to wykładać w sposób praktyczny. So dass wir echt was für unser Leben von dieser Bergpredigt haben. Abyśmy coś z tego wzięli jako porady czy rzeczy praktyczne dla naszego życia. Dass das nicht so etwas Fremdes für unser Leben ist. By to nie było taka tak zwana rzecz, tak obca, która miałaby być w naszym życiu.
Ich will noch mal eine Stelle anführen, die uns zeigt, dass die ganze Bibel wirklich für uns geschrieben ist. Jedno miejsce jeszcze chciałbym przytoczyć, które nam naprawdę pokazuje, że cała Biblia jest dla nas napisana. Und zwar aus 1. Korinther 9. 1. Korinthian 9. Kann man sich gut merken, Vers 9. Dobrze można to zapamiętać, 9. rozdział, 9. wiersz. Da steht ein ganz interessantes Zitat. Bardzo ciekawy cytat jest tutaj zapisany. Du sollst dem Ochsen, der da drisch, nicht das Maul verbinden. Uczącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Wir können uns die Frage stellen, was sollen wir mit so einem Vers? Możemy sobie postawić pytanie, co my mamy mieć z tego wiersza? Ist bestimmt für die Juden damals geschrieben. Z całą pewnością jest to napisane, czy zapisane zostało dla Żydów wtedy. Vielleicht für die Landwirte bei den Juden. Być może dla tych, którzy dla rolników, którzy wśród Żydów. Könnte man auch gut verstehen, dass der Ochse, der arbeitet, auch Futter kriegen soll. Można by to dobrze zrozumieć, że ten wół, który pracuje, on też ma dostać pożywienie. Und genau diese Frage stellte Apostel Paulus. I dokładnie to pytanie stawia apostoł Paweł. Ist Gott etwa um die Ochsen besorgt? Czy Bóg ma troszczy się o te woły? Nein, sagt der Apostel Paulus in Vers 10. Nie, mówi w 10. wierszu. Und das ist jetzt ganz wichtig. I bardzo ważne jest. Spricht er nicht durchaus unseretwegen? Czy nie mówi tego raczej ze względu na nas? Denn es ist unseretwegen geschrieben. Tak jest, ze względu na nas jest to zapisane. Seht ihr, mit einem Vers, mit dem man eigentlich auf den ersten Blick nichts anfangen könnte. Więc jest to taki wiersz, który na pierwszy rzut oka nic nie można zrobić, albo w ogóle jakby znaleźć jakiegoś punktu zaszczepienia w tym wierszu. Sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther 9, Vers 9 und 10, es ist für die Christen der Gnadenzeit geschrieben. I apostoł Paweł mówi tutaj w tym miejscu, że ten wiersz jest napisany dla chrześcijan w czasie łaski. Darum sage ich das noch einmal. Dlatego jeszcze raz to podkreślam. Die gesamte Bibel, das Alte und das Neue Testament, ist für uns geschrieben. Cała Biblia, Stary i Nowy Testament, jest zapisana dla nas. Für die Gläubigen der Gnadenzeit. Dla wierzących z czasu łaski. Nicht alle Stellen handeln von den Gläubigen der Gnadenzeit. Nie wszystkie z tych miejsc mówią czy dotyczą wierzących z czasu łaski. Aber sie sind alle geschrieben, damit wir davon lernen. Ale wszystkie są zapisane, byśmy z nich wyciągali wnioski i naukę. Und so ist es auch bei der Bergpredigt. Dokładnie tak samo jest z tym kazaniem na górze. Sie handelt nicht von uns. One nie mówią jakby o nas. Und trotzdem ist sie auch für uns geschrieben. A mimo to są one dla nas zapisane. Damit wir davon lernen. Abyśmy się z tych rzeczy uczyli. Das ist der Grund, warum ich das hier sehr praktisch einfach auslegen möchte. I to jest właśnie ten powód, dla którego ja chcę te miejsca rozważać w sposób tak praktyczny. Und damit komme ich zu dem nächsten Ausdruck. Następny wiersz. Glückselig die Barmherzigen. Błogoszczęśliwi miłosierni. Denn albowiem ihnen wird Barmherzigkeit zuteil werden. Oni miłosierdzia dostąpią. Was ist Barmherzigkeit? Co to jest miłosierdzie? Was ist Gnade? Co to jest łaska? Es sind zwei verschiedene Sichtweisen derselben Sache. To są dwa różne punkty spojrzenia na tą samą rzecz. Gnade betont die Quelle, von der etwas ausfließt. Łaska podkreśla źródło, z którego coś wypływa. Barmherzigkeit betont den Zustand des Empfangenden. Miłosierdzie określa stan tego, który to otrzymuje. Gnade ist unverdiente Liebe, die von Gott ausfließt. Łaska to jest niezasłużona miłość, która wypływa od Boga. Sie muss ausfließen, weil Sünde da ist. I ona musi wypływać, ponieważ grzech jest obecny. Barmherzigkeit ist unverdiente Liebe Gottes. Miłosierdzie to niezasłużona miłość Boża. Die in mir die Folgen der Sünde sieht, która widzi we mnie następstwo grzechu, meine ganzen elendigen Lebensumstände, moją całą biedę i okoliczności mojego życia, und die deswegen zu mir ausfließt. I z tego powodu właśnie ona wypływa w moją stronę, w moim kierunku. Aber was heißt das jetzt, wenn Gott sagt zu uns, wir sollen barmherzig sein?
Ale co to oznacza, gdy Bóg mówi, że my mamy być miłosierni? Das bedeutet, to oznacza, wir sollen diese barmherzige Herzensgesinnung Gottes. A więc my to miłosierne usposobienie serca Bożego in unserem Leben ausströmen lassen. Powinniśmy urzeczywistniać w naszym życiu. Will ein Beispiel bringen. Jeden przykład. Aus dem Matthäus-Evangelium. Ewangelia Mateusza. Kapitel 18. 18. Ich will nicht alles lesen, es geht um die Verse 21 bis 35. Nie chcę wszystkiego czytać, ale chodzi mi o wiersze od 21 do 35. Wo im Endeffekt die Rede ist von diesem Knecht, der sehr viel Schulden hat. Tu jest mowa o tym słudze, który miał bardzo wiele długu. 10.000 Talente. 10 tysięcy talentów. Eine unvorstellbar große Summe. Niewyobrażalnie wielka kwota. Keine Chance jemals sie zu begleichen. Żadnych szans, by kiedykolwiek to spłacić. Darum kommt derjenige zu seinem Herrn. I ten ktoś przychodzi do swojego Pana. Vers 24. 24 wiersz. Da dieser aber nicht, 25, da dieser aber nichts hatte, um zu bezahlen. 25. A ponieważ nie miał z czego oddać. Vers 26. 26 wiersz. Fiel dieser Knecht nieder und flehte ihn an. Ten sługa padł przed swoim panem i błagał go. Hab Geduld mit mir, ich will alles bezahlen. Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Doch Vers 27 zeigt uns, der Herr wusste, der Knecht kann es nicht bezahlen. 27 wiersz nam pokazuje, że ten pan wie o tym, że on nie ma możliwości, by to oddał. Und innerlich bewegt, ulitował się, poruszony wewnętrznie. Erließ er ihm das Darlehen. Uwolnił go i dług mu darował. Reine Barmherzigkeit. Czyste miłosierdzie. Er sah dabei jemand, der hatte einen riesigen Schuldenberg, den er nie begleichen konnte. Widział, że ten ktoś ma potężną kwotę do oddania, której nigdy nie będzie w stanie spłacić. Und dann kommt das ganze Elend dieser Schuld. I tutaj widzimy tę całą biedę tego długu. Dass man ihm seine Frau, seine Kinder wegnehmen wollte. Że chciano mu zabrać jego żonę, jego dzieci. Und aufgrund dieser Umstände ist der Herr bereit, ihm die Schuld zu erlassen. I właśnie ze względu na te okoliczności Pan jest mu gotowy umorzyć ten dług. Siehst du, ausgelöst durch den elendigen Zustand des Notleidenden. Zostało to wywołane przez ten marny, biedny stan tego dłużnika. Das ist die Barmherzigkeit Gottes. To jest właśnie to miłosierdzie Boże. Und jetzt erwartet Gott diese Barmherzigkeit in unserem Leben. I teraz Bóg oczekuje tego miłosierdzia w naszym życiu. So wie Gott das macht, können wir das nicht. Tak jak to Bóg czyni, my nie jesteśmy w stanie tego tak czynić. Und deswegen kommt jetzt jemand zu diesem Knecht, dem man alle Schulden erlassen hatte. I dlatego teraz przychodzi ktoś do tego sługi, któremu jego pan umorzył cały dług. Mit einer viel, viel geringeren Schuld. I ma ten drugi człowiek ma o wiele, wiele mniejszy dług. Mit 100 denar. 100 denarów tylko. Muss noch mal eben nachgucken. Muszę spojrzeć. Ein Talent waren ungefähr 34 Kilogramm. Jeden talent to w przeliczeniu jest to około 34 kilogramów. Silber oder Gold. Złota lub srebra, tak się to wtedy liczyło. 100 denar war das, was ein Mann an 100 Arbeitstagen verdiente. 100 denar, 100 denar, das war ein Arbeitstag. Nein, ein Denar ist ein Arbeitstag. 100 denarów to mniej więcej zarobek w tamtych czasach, jeden denar, jeden dzień, więc 100 dni pracy, czyli taki był ten dług. Also auf der einen Seite eine Schuld, die abzahlbar ist, 100 denare. A więc z jednej strony mamy dług, który jest możliwy jak najbardziej do spłacenia, 100 denarów. Auf der anderen Seite 34.000 Kilogramm Silber. Z drugiej strony, przeliczmy to tak, 34 tony srebra. Barmherzigkeit des Herrn, er ließ ihm alles. Miłosierdzie Pana daruje mu wszystko. Und jetzt kommt dieser Knecht. 34.000 Kilogramm Silber ungefähr waren die Schulden.
und nicht 3400. Das sind 1000 Talente, oder? 1000 oder 100. 10.000 Talente. 340.000 Kilogramm. Przepraszam, 10 tysięcy talentów to mamy nie 34, tylko 340 tony srebra. Unbezahlbar. Jeden talent, 34 kilogramy razy 10 tysięcy, tak, 340 ton. Niemożliwe do spłacenia. Und auf der anderen Seite 100 denare. Po z drugiej strony 100 denarów. Und was macht dieser Mann? I co ten człowiek czyni? Der wirkt den anderen. On go złapał. Vers 28 am Ende. 28 pod koniec. Bezahle, wenn du etwas schuldig bist, sagt er. Oddaj, coś jest winien. Sein Mitknecht fiel nieder und sprach zu ihm, hab Geduld mit mir. I wtedy ten właśnie sługa padł na kolana i mówi, okaż mi cierpliwość. Er wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda tego długu. Und dann kommt der Vorwurf in Vers 33. Teraz 33 wiersz. Hättest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmen sollen, wie ich mich deiner erbarmt habe? Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, tak jak ja zlitowałem się nad tobą? Siehst du, das ist es. Glückselig die Barmherzigen. I widzicie, to jest właśnie to błogosławieni, błogoszczęśliwi, miłosierni. Wir können niemandem die Schuld erlassen, die Gott uns erlassen hat. My nigdy nie możemy komuś przebaczyć takiej winy, jaką Bóg nam przebaczył. Aber wir können die Gesinnung, die in dem Herzen Gottes gewesen ist. Ale my możemy mieć to usposobienie, które jest w sercu Bożym. Auch in unserem Herzen zum Ausdruck bringen. I my to usposobienie możemy wyrażać w naszym sercu. Das ist Barmherzigkeit üben. I to jest właśnie okazywać miłosierdzie. Das heißt also, dass wir etwas von dem Herz Gottes in unserem Leben ausfließen lassen. To oznacza, że my będziemy pozwalali, by wypływało z naszego serca właśnie to, co jest u Boga. Ein Beispiel aus dem täglichen Leben. Przykład z życia codziennego. Wir brauchen gar nicht an Geld zu denken. Nie musimy mówić o pieniądzach. Wie viele Sünden hat Gott uns vergeben? Ile grzechów nam Bóg przebaczył? Die Antwort ist einfach. Bardzo prosta odpowiedź. Alle. Wszystkie. Was machen wir, wenn eine Bruder oder eine Schwester gegen mich sündigt? A co robimy my, gdy jakiś brat albo jakaś siostra zgrzeszy przeciwko nam? Und sie kommt und bekennt. I ta osoba przychodzi i wyznaje to? Übe ich jetzt Barmherzigkeit? Czy ja teraz wykonuję miłosierdzie? Die Barmherzigkeit, die Gott auch in meinem Leben geübt hat? Miłosierdzie, które Bóg okazał w moim życiu? Oder fordere ich jetzt plötzlich etwas? Albo stawiam jakieś żądania? Bin ich überhaupt bereit zu vergeben, wenn einer kommt? Albo czy ja w ogóle jestem skłonny do przebaczenia, gdy ktoś do mnie przyjdzie? Ihr merkt, was hier in der Bergpredigt steht. Zauważacie, że to, co jest napisane w tym kazaniu na górze, ist gar nicht so weit weg aus unserem tagtäglichen Leben. To nie jest wcale dalekie od naszego życia codziennego. Weißt du, Barmherzigkeit bedeutet nie, dass man nicht auch die Heiligkeit Gottes sieht. Miłosierdzie to nie oznacza nigdy, byśmy nie brali pod uwagę świętości Bożej. Aber Barmherzigkeit üben bedeutet, dass ich die Gesinnung Gottes in meinem Herzen habe. Ale miłosierdzie oznacza, że ja mam to usposobienie Boże w moim sercu. Und eine ganz ernste Sache. Jest to bardzo poważna rzecz. Noch eine Stelle fällt mir gerade ein aus dem zweiten Buch Mose. Jeszcze jedno miejsce z drugiej księgi Mojżeszowej. Ah ja, 2. Mose 34, Vers 6. 2. Mojżeszowa 34, 6. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief. Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał. Herr, Herr, Gott. Panie, Panie, Boże. Barmherzig und gnädig. Miłosierny i łaskawy. Langsam zum Zorn, nieskory do gniewu, und groß an Güte und Wahrheit. Bogaty w dobroć i Wahrheit i prawdę. Oder Treue, was bei euch steht. Wir haben Gnade und Treue. Ja.
U nas jest łaska i wierność, w niemieckim dobroć i wierność. Die werden diese Dinge miteinander verknüpft als ein Kennzeichen Gottes. Te rzeczy są tutaj ze sobą powiązane jako cecha charakterystyczna Boga. Gott ist barmherzig und gnädig. Bóg jest miłosierny i łaskawy. Was ich eben erklärte. To, co właśnie wyjaśniłem. Gleichzeitig groß an Güte und Wahrheit. A jednocześnie jest bogaty w łaskę i wierność. Also auch in seiner Barmherzigkeit ist Gott vollkommen heilig. A więc w swoim miłosierdziu Bóg jest doskonale święty. Wir kommen zu Vers 8. Wiersz 8. Glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott sehen. Błogoszczęśliwi czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Reinen Herzens bedeutet, dass wir ein aufrichtiges Herz haben. Czyste serce to znaczy, że mamy ein ehrliches. Szczere serce. Und das Herz ist sozusagen der Sitz unserer Entscheidungen. A serce to jest taka siedziba naszych decyzji. Das heißt, die Entscheidungen, die wir treffen, die müssen ehrlich und aufrichtig sein. A więc te nasze decyzje, które podejmujemy, powinny być szczere. Manchmal sind Dinge da, die unser Herz beschweren. Czasami są takie rzeczy, które obciążają nasze serce. Ich möchte auch dazu eine Stelle anführen, wieder aus dem Alten Testament. Jedno miejsce do tego znowu ze Starego Testamentu. Also wir haben sie jedoch Vers 12, Entschuldigung, Psalm 51, Vers 12. 51. Psalm, 12. Wiersz. Schaffe mir Gott ein reines Herz. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże. Und erneuere in meinem Inneren einen festen Geist. A ducha prawego, albo może być prawego, odnów we mnie. Zum einen haben wir im Psalm 51 gelernt, dass wir ein zerbrochenes Herz haben müssen. Z jednej strony właśnie przed chwilą czytaliśmy, że powinniśmy mieć to skruszone serce. Das hatten wir vorhin bei den Glückseligpreisungen. To mieliśmy wcześniej, w tych wcześniejszych wierszach. Aber dann ist der nächste Wunsch, schaffe mir Gott ein reines Herz. A następne życzenie jest, stwórz serce czyste we mnie. Und dieses Wort erschaffen oder schaffen ist ein ganz interessantes Wort. I to słowo stwórz jest to bardzo ciekawe słowo. Es ist das gleiche Wort, was in 1. Mose 1, Vers 1 benutzt wird. Jest to dokładnie to samo słowo, które jest użyte w 1. Mojżeszowej, 1. rozdział, 1. wiersz. Wenn es dort heißt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Tam jest napisane, na początku stworzył Bóg. Und dieses Wort wird immer benutzt in 1. Mose 1, wenn Gott etwas qualitativ Neues macht. I tam to słowo stworzył Bóg jest zawsze użyte, gdy Bóg uczynił coś zupełnie nowego, czego jeszcze nie było. Und so fordert dieser Psalmist. I tutaj ten psalmista pisze. Gott, mache mir ein neues Herz, ein reines Herz. Boże, stwórz dam mi czyste serce. Ein Herz, womit Entscheidungen für dich getroffen werden. Serce, którym będą podejmowane decyzje dla ciebie. Und das ist das, was hier Vers 8 sagt in Matthäus 5. I to jest dokładnie też to samo, co mamy tutaj w tym 8. wierszu Mateusza 5. rozdziału. Glückselig die reinen Herzen sind. Błogoszczęśliwi, błogosławieni czystego serca. Und man beachte wieder auf dieses kleine Wörtchen sind. Zauważcie na tego, na to słowo. Błogosławieni, którzy są czystego serca. Es geht also nicht um solche, die es noch werden wollen. Tutaj nie ma na myśli, którzy chcą być czystego serca, tylko którzy są, już są. Dann wäre es eine Botschaft für ungläubige Menschen. Bo wtedy byłoby to, gdyby to było czas przyszły, to byłoby to poselstwo do ludzi niewierzących. Es ist eine Botschaft für Gläubige, die schon ein neues Herz haben. To jest poselstwo do ludzi wierzących, którzy już mają to czyste serce. Aber wo hier gefordert wird, dass es ein Herz ist, das Entscheidungen für Gott trifft. Ale są oni wzywani do tego, by mieli to serce, które podejmuje decyzje tylko dla Boga. Noch einmal, die Grundlage ist, dass du ein Kind Gottes bist. Jeszcze raz to podkreślamy. Podstawą do tego jest to, że ty już jesteś dzieckiem Bożym. Darum noch einmal mein ernster Aufruf. Jeszcze dlatego to poważne wezwanie. Wenn jemand hier ist, der noch keine Entscheidung für Gott getroffen hat, jeśli jest tutaj jeszcze ktoś, kto nie zdecydował się iść za Bogiem, dann tue es schnell. Uczyń to szybko. Denn die Bibel sagt, dass die Zeit eilt. Bo Biblia mówi, że czas szybko mknie.
weil es auch einmal ein zu spät in dem Leben eines Menschen geben wird. Bo będzie też w życiu człowieka może być też tak zwane za późno. Für Gott entscheiden kann man sich nur solange man lebt. A zdecydować się iść za Bogiem można tylko tak długo jak człowiek będzie, jak człowiek żyje. Wenn ein Mensch gestorben ist, gdy człowiek umrze, kann er sich nicht mehr für Gott entscheiden. Nie może się już zwrócić do Boga. Das Leben kann in dem Bruchteil einer Sekunde zu Ende sein. A życie w ułamku sekundy może się zakończyć. Herzinfarkt, zawał serca, plötzlicher Unfall, nagły wypadek. Darum sagt Gott ganz klar, heute, wenn man die Stimme Gottes hört, soll man sein Herz nicht verhärten. Dlatego Bóg tak jasno to mówi. Dziś, jeśli usłyszycie głos Jego, nie zatwardzajcie serc waszych. Siehst du wieder das Herz. Widzicie, tam znowu jest to słowo serce. Es geht um den Sitz der Entscheidung. Chodzi o to, tą siedzibę, z której podejmujemy te decyzje. Entscheide dich für Gott, bevor es zu spät ist. Zdecyduj się na Boga albo dla Boga żyć, nim będzie za późno. Und wenn du dich für Gott entschieden hast, a jeśli zdecydowałeś się już iść za Bogiem, dann kommt Vers 8. To wtedy mamy wiersz 8 dla ciebie. Dann entscheide dich in deinem Herzen, Entscheidungen für Gott zu treffen. To wtedy zdecyduj, by decyzje, które podejmujesz w swoim sercu, były podejmowane dla Boga. Denn dann wirst du Gott sehen. Bo wtedy będziesz oglądał Boga, widział Go. Wie das zu verstehen? Jak to można rozumieć? Das heißt doch, dass Gott ein unzugängliches Licht bewohnt. Przecież Bóg zamieszkuje światłość niedostępną. Das niemand sehen kann. Nikt go nie może przecież widzieć. Und wir lernen schon im Buch der Richter bei Manoah, dass man Gott nicht sehen kann in seiner Heiligkeit. Księdze sędziów, w tej historii z Manoachem już możemy się tego nauczyć, że Boga nie można oglądać. Und so sagt der Manoah völlig nervös zu seiner Frau, wir haben Gott gesehen, wir werden sterben. I Manoach tam mówi do swojej żony przerażony, umrzemy, bo przecież Boga widzieliśmy. Seine Frau, die ist ja viel besonnener. A jego żona jest taka bardziej trzeźwa, można by powiedzieć, w tym rozsądzaniu. Bleib mal ganz ruhig, Manoah. Mówi, uspokój się. Wir haben Gott ein Opfer dargebracht. Przecież złożyliśmy Bogu ofiarę. Und wenn Gott sich so zu uns herabneigt, dann sicherlich nicht um uns zu töten. Jeśli Bóg się ku nam tak zniżył, to z pewnością nie po to, by nas zabić. Und daraus können wir lernen, dass man tatsächlich Gott sehen kann. I z tego właśnie też możemy się nauczyć, że naprawdę możemy Boga oglądać. Aber nicht den Gott in seiner Absolutheit, in seiner Heiligkeit. Oczywiście nie Boga w jego tak zwanej absolutności, w jego świętości, sondern in seiner Offenbarung als Mensch, ale w jego objawieniu jako człowieka, in Jesus Christus, w Jezusie Chrystusie. Im Alten Testament als der Herr. W Starym Testamencie jako Pan jest tam objawiony. Das war Gott in einer besonderen Offenbarung. To był Bóg w szczególnego rodzaju objawieniu. So, dass die Menschen ihn sehen konnten, ohne dass sie sterben mussten. I ludzie mogli go zobaczyć i nie musieli umierać. Wie ein Abraham, der mit diesem Gott gesprochen hatte. Jak Abraham na przykład, który rozmawiał z tym Bogiem. Der dieses zerschlagene Herz in diesem Moment hatte. Który miał to skruszone serce w tym momencie. Wie so ein Manoah, der dieses Opfer darbringt. Jak ten Manoah, który składa tą ofiarę. Und so wie wir. I tak jak my. Dass wir Gemeinschaft haben können mit Jesus Christus. My możemy mieć tą społeczność z Jezusem Chrystusem. Und dass wir dadurch auch Gemeinschaft haben mit Gott. I przez to mamy społeczność z Bogiem. Und das ist das, was wir in der Anwendung hier in diesem Vers finden. I to jest właśnie to zastosowanie tego wiersza. Glückselig die reinen Herzen sind, denn sie betont werden Gott sehen. Błogosławieni, którzy są czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Die nächste Rede ist von den Friedensstiftern. Następny wiersz mówi o tych, którzy pokój czynią. Die werden Söhne Gottes heißen. Oni będą nazwani synami Bożymi. Es ist kein einfach zu verstehender Vers. Nie jest, ten wiersz nie łatwo jest to zrozumieć. Denn was ist damit überhaupt gemeint? Co tu jest na myśli? Co tu mamy na myśli? Ich muss wieder einen neuen Vers lesen, diesmal aus dem Neuen Testament, aus Jakobus. Tutaj przeczytamy jeden wiersz z Nowego Testamentu, z listu Jakuba. Aus Jakobus 3, Vers 17. Jakuba 3, 17. Die Weisheit von oben, mądrość, która jest z góry, aber ist erstens rein, jest przede wszystkim czysta, dann friedsam,
Następnie pokój miłująca. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns. To jest bardzo ważny punkt dla nas. Ich war Frieden stiften bedeutet, dass wir uns bemühen, dass es untereinander Frieden gibt. Czynić pokój to znaczy trudzić się tym, albo że zależy nam, by pośród nas był pokój. Zależy nam na tym. Bo wie viel Frieden gibt es untereinander? Ile jest pokoju pośród nas? Gott sagt sogar, soweit an euch liegt, seid in Frieden mit allen Menschen. I Bóg nawet mówi do nas, jeśli to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Praktizieren wir das? Czy my to praktykujemy? Sind wir so an einem Ort als Brüdern, als Schwestern untereinander wirklich in Frieden? Czy my w danym miejscu jako bracia i siostry żyjemy w pokoju? Oder haben wir fast Zustände wie bei den Korinthern? Albo są u nas takie zdarzenia jak u Koryntian? Wo es zum Teil sogar Parteiungen gab? Gdzie nawet były u nich partie powstały, zgromadzenie. Wo der Apostel den Korinther sagen musste, ist kein Weiser unter euch? Gdzie apostoł mówi do nich, czy nie ma pośród was ani jednego mądrego, der sich dafür einsetzen kann, dass Frieden da ist? Który mógłby zadbać o to, by pośród was był pokój? Gibt es solche, die wirklich Friedensstifter sind? Czy są tacy, którzy właśnie czynią pokój? Das ist ein Kennzeichen von Weisheit. To jest właśnie cecha charakterystyczna mądrości. Aber es gibt eine ganz wichtige Seite dabei. Ale jest też bardzo ważna strona przy tym. Frieden bedeutet eben nicht, dass man die Heiligkeit Gottes außer Acht lässt. Pokój nie oznacza, że na bok odkładamy świętość Bożą. Noch einmal Jakobus 3. Jeszcze raz Jakuba 3. Die Weisheit von oben. Mądrość z góry. Was war denn ihr erstes Kennzeichen? To była ta pierwsza właśnie cecha charakterystyczna. Das war nicht, dass sie friedsam war. To nie było, nie, pierwszą cechą nie było to, że ona była miłująca pokój. Sondern aufs erste war sie rein. Po pierwsze ona była czysta. Und dann friedsam. Dopiero potem miłująca pokój. Also wenn tatsächlich Dinge da sind, die gerichtet werden müssen. A więc jeśli są rzeczy, które muszą być osądzone. Dann müssen sie auch gerichtet und bekannt werden. To one muszą być osądzone i wyznane. Aber der Schritt anschließend muss sein, dass Frieden da ist. I z tym wszystkim musi być też pokój. Merken wir hier die Reihenfolge in diesen Aufzählungen der Glückseligkeiten? Czy zauważamy kolejność, w jakich są tutaj wymieniane te błogoszczęśliwości? Zuerst diese Barmherzigkeit, die Herzensgesinnung Gottes, der vergibt. Najpierw to miłosierdzie, to usposobienie serca, które przebacza. Danach dieses reine Herz, dass wir Entscheidungen treffen wollen mit und für Gott. Potem to czyste serce, że chcemy podejmować nasze decyzje dla Boga i z Bogiem. Und dann diese Aufforderung, dass wir Friedensstifter sein sollen. I dopiero to wezwanie, byśmy miłowali pokój. Schon eine ernste Aufgabe, die Gott uns gibt. To jest bardzo poważne zadanie, które Bóg nam daje. Und nochmal, das einzige Kennzeichen in Korinth eines solchen Bruders oder einer solchen Schwester war, dass sie weise ist. In Korinth, bei den Korinthern. I jeszcze raz, u Koryntian, jedyne, czego tam Paweł jak gdyby od nich żąda, by ktoś był mądry. 1 Korinther 6, vers 5. 1 Koryntian 6, 5 wiersz. Zur Beschämung sage ich es euch, so ist nicht ein Weiser unter euch, der zwischen seinen Brüdern zu entscheiden vermag. Mówię to, aby was zawstydzić. Czyż nie ma między wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą między braćmi swymi? Weißt du, ein Weiser ist nicht unbedingt jemand, der Vorträge hält. Wiecie, ten, który jest mądry, to niekoniecznie ten, który głosi tutaj za mównicą. Ein Weiser ist nicht unbedingt jemand, der das Wort Gottes gut erklären kann. Ten mędrzec to niekoniecznie ten, który dobrze umie wyjaśniać Słowo Boże. Ein Weiser ist jemand, der das Wort Gottes auf sein Leben anwendet. Ten, kto mędrzec, czy ten mądry człowiek określony, to jest ten, który umie Słowo Boże określić, czy przełożyć na swoje życie. Das ist das Kennzeichen von Weisheit. To jest właśnie ta cecha charakterystyczna mądrości. Und so weise sein kann jeder Bruder und jeder Schwester und jede Schwester. I takim mędrcem czy mądrym może być każdy brat i każda siostra.
Und so kann jeder ein Friedensstifter sein. I każdy może być tym miłującym albo czyniącym pokój. Wenn wir diese Herzenshaltung haben, jeśli mamy to nastawienie naszego serca, denn sie werden Söhne Gottes heißen, oni będą nazwani synami Bożymi. Was ist denn das Kennzeichen eines Sohnes? Jaka jest cecha charakterystyczna dla syna? Er gleicht seinem Vater. Jest podobny do swojego ojca. Und das ist das, was hier gemeint ist. Dokładnie to jest to, o czym tutaj jest napisane. Der jeder erkennt irgendwo in seinem Sohn etwas von dem Vater wieder. Bo każdy obcy człowiek jest w stanie w synu rozpoznać jakąś cechę jego ojca. Siehst du, so einfach ist das hier. Dokładnie tak proste to jest. Wenn welche Friedensstifter sind, jeśli są jacyś, którzy czynią pokój, die tragen etwas von dem Charakter Gottes. To oni mają coś z charakteru Bożego. Der selbst gekommen ist, um Frieden zu bringen. Bo on sam przyszedł, by przynieść tutaj pokój. Zum einen Frieden mit Gott. Bo z jednej strony pokój z Bogiem. Das ist hier wieder die Grundlage. Darum geht es hier nicht. Das ist die Grundlage. To jest podstawa. To tutaj nie jest na myśli. Nie o to tutaj chodzi. Denn Frieden mit Gott bedeutet, dass ich Gott meine Sünden bekannt habe. Bo mieć pokój z Bogiem oznacza, że ja wyznałem moje grzechy Bogu. Dass ich mit diesem großen Gott in Frieden bin. Że ja z tym wielkim, potężnym Bogiem jestem w pokoju. Dass die Sünde nicht mehr zwischen mir und Gott steht. Że pomiędzy mną a Bogiem nie ma już grzechu. Aber es gibt auch den Frieden Gottes und darum geht es hier. Ale jest też pokój Boży i o to tutaj chodzi. Das heißt, dass ich diesen Frieden, den ich besitze, auch genießen kann. A więc ten pokój, który mam, ja się mogę nim rozkoszować. Das heißt, wenn du wirklich ein Friedensstifter sein möchtest, a więc jeśli naprawdę chcesz być tym czyniącym pokój, dann musst du zunächst einmal selbst den Frieden Gottes genießen. To najpierw musisz umieć rozkoszować się tym pokojem Bożym. Vielleicht dazu noch zwei Sätze. Dwa zdania może jeszcze do tego. Den Frieden mit Gott. Pokój z Bogiem. Den bekommt jeder Mensch geschenkt, wenn er mit seiner Sündenschuld zu Gott kommt. Każdy człowiek otrzymuje to jako podarunek, gdy on swoje grzechy wyzna Bogu. Und diesen Frieden, der wird mir nie mehr genommen werden. I ten pokój nigdy nie może mi być zabrany. Deswegen hat Gott mir den Heiligen Geist als ein Unterpfand geschenkt, als ein Siegel. Dlatego Bóg podarował przez Ducha Świętego to jako pieczęć, coś pewnego, zapieczętowanego. Um mir dem Haus des Vaters eine Wohnung bereitet. I przygotował mi w domu Ojca mieszkanie. Aber den Frieden Gottes bekomme ich nicht bei meiner Bekehrung geschenkt. Ale ten pokój Boży nie otrzymuję, jeśli ja się nawracam, to ja go nie otrzymuję w darze. Sondern für den Frieden Gottes muss ich etwas tun. Ale by ten pokój Boży mieć, to ja muszę coś uczynić. Ich muss mein Leben in der Gemeinschaft mit Gott führen. Muszę moje życie prowadzić w społeczności z Bogiem. Ich brauche dieses Herz, von dem wir eben gehört haben. Potrzebuję właśnie tego serca, o którym przed chwilą mówiliśmy. Ich will das mal zeigen aus dem Matthäus-Evangelium vielleicht. Chciałbym to udokumentować poprzez miejsca z Ewangelii Mateusza. Kapitel 11. 11. Rozdział. Ich könnte auch Johannes anführen, aber wir nehmen jetzt Matthäus. Można by też przytoczyć Jana, ale Ewangelium, ale przeczytajmy z Mateusza. Da heißt das Wort nicht Frieden, da heißt das Wort Ruhe. Tam nie jest użyte słowo pokój, lecz spokój. Aber es ist das Gleiche. Ale jest to to samo. Erstmal Frieden mit Gott, Vers 28. Najpierw pokój z Bogiem. Kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie albo spokój. Ich werde euch zur Ruhe bringen. Ja was doprowadzę do tego ukojenia, do tego spokoju. Ich werde euch den Frieden mit Gott schenken. Ja wam podaruję ten pokój z Bogiem. Merkst du eine einmalige Handlung, wenn du mit deinem ganzen Lebensschmutz zu Gott gekommen bist? Widzisz, to jest takie jednorazowe czyn, jeśli ty ze swoimi brudami w swoim życiu przyjdziesz do Boga. Aber dann kommt Vers 29. Ale potem mamy wiersz 29. Und das ist so total anders als Vers 28 von Kapitel 11. To jest całkowicie coś innego niż ten wiersz wcześniej. Nehmt auf euch mein Joch. Weźcie na siebie moje jarzmo. Lernt von mir. Uczcie się ode mnie. Und ihr werdet Ruhe finden. I znajdziecie spokój dla dusz waszych. Wenn ich etwas gefunden habe, habe ich es vorher gesucht.
Jeśli ja coś znalazłem, to oznacza, że ja wcześniej tego poszukiwałem. Ich muss Aktivität aufbringen, um den Frieden Gottes in meinen Lebensumständen zu genießen. Ja muszę wykazać się aktywnością, by rozkoszować się tym pokojem Bożym w moim życiu. Siehst du, wenn du Friedensstifter sein möchtest. A więc widzicie, jeśli chcecie być tymi, którzy czynią pokój, dann musst du erstmal diesen Frieden Gottes für dich selbst gefunden haben. To najpierw ten pokój Boży dla siebie samego musisz go znaleźć. Und das machst du nicht einmal in deinem Leben. I tego nie czynisz raz w swoim życiu. Und dann hält das an bis zu deinem Heimgang. I to trwa w tobie aż do twojego odejścia. Sondern das ist etwas, was du tagtäglich tun musst. Ale jest to coś, co musisz dzień po dniu czynić. Das ist Matthäus 5. To jest właśnie Mateusza 5 rozdział, to czytaliśmy. Und ich kann nur jedem empfehlen, das heute Abend noch einmal zu lesen. Polecam to każdemu, by to jeszcze raz sobie przeczytał. Und diese herrliche Reihenfolge sich anzugucken, die hier entwickelt wird. I rozważyć sobie tą kolejność, w jakim to wszystko jest tutaj rozwijane. Denn so geht es nämlich dann weiter in Vers 10. Po 10 wiersz. Glückselig die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Błogoszczęśliwi, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen in Vers 11. 11. Błogoszczęśliwi jesteście, gdy wam złorzeczyć. Und verfolgen und alles böse lügnerisch gegen euch reden um meinetwillen. I prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Man könnte meinen, Vers 10 und Vers 11 wäre das gleiche. Można by sądzić, że 10 i 11 wiersz to jest dokładnie to samo. Aber das ist es überhaupt nicht. Ale tak nie jest. Zwischen Vers 10 und Vers 11 liegen riesige Unterschiede. Pomiędzy 10 a 11 wierszem są wielkie różnice. Das eine ist Leiden um der Gerechtigkeit willen, Vers 10. Pierwsze, ten wiersz 10, to jest cierpienie z powodu sprawiedliwości. Das zweite ist Leiden um seines Namens willen. Druga rzecz, wiersz 11, cierpieć z powodu jego imienia. Manchmal gehen die Dinge Hand in Hand. Manchmal gehen die Sachen Hand in Hand. Czasami te dwie rzeczy idą w parze ze sobą. Und doch sind sie verschieden. A jednak są one inne. Bei Leiden um der Gerechtigkeit willen geht es um eine Person. Jeśli chodzi o ten wiersz 10, cierpieć prześladowanie z powodu sprawiedliwości, tutaj jest mowa o jednej osobie. Und diese Person bin ich oder du. I tą osobą jestem ja albo ty. Wie kann man das verstehen? Jak można to rozumieć? Stell dir vor, du arbeitest als Christ bei einem ungläubigen Chef. Na przykład, wyobraź sobie, że ty jako chrześcijanin pracujesz u niewierzącego człowieka. Und der Chef weiß, dass du Christ bist. I twój szef wie, że jesteś chrześcijaninem. Und du bekennst das auch treu. I ty to też wyznajesz wiernie. Und plötzlich erwartet der Chef von dir, dass du lügst. I nagle szef żąda od ciebie, abyś kłamał, czy skłamał. Und jetzt kommen die Leiden um der Gerechtigkeit willen. I teraz przychodzi cierpienie z powodu sprawiedliwości. Jetzt geht's um dich persönlich. Teraz chodzi o ciebie osobiście. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten. I są teraz tylko dwie możliwości. Entweder du verherrlichst Gott, albo uwielbisz Boga, oder du fällst in Sünde. Albo popadniesz w grzech. Das ist hier Leiden um der Gerechtigkeit willen. To jest dokładnie to. Cierpieć z powodu sprawiedliwości. Wenn du jetzt sagst, nein, das mache ich nicht. Jeśli powiesz nie, tak ja nie mogę uczynić. Dann kann die Folge sein, dass man dich entlässt. To następstwem tego może być to, że on ciebie zwolni. Z pracy. Stracisz pracę. Das kann die Folge sein, dass du andere Schwierigkeiten am Arbeitsplatz hast. Albo będziesz miał inne problemy, będą stwarzane w twojej pracy. Ich könnte viele solcher Beispiele bringen. Można by przytaczać wiele tutaj przykładów. Hier geht es um Leiden um der Gerechtigkeit willen. Tutaj chodzi o to cierpienie z powodu sprawiedliwości. Möchte ich etwas von Jesus Christus in meinem Leben praktizieren oder nicht? Czy ja chcę urzeczywistnić coś z życia Jezusa Chrystusa w moim życiu, czy nie? Das kann auch schon mal sein, dass man über dich lacht. Może tak być, że się będą z ciebie śmiali. Vielleicht weil du vor dem Essen betest vor Ungläubigen. Może z tego powodu, że modlisz się przed posiłkiem wśród niewierzących. Vielleicht wegen anderer Dinge, wo du etwas von deinem Christsein praktizierst. Albo z powodu innych rzeczy, które ty praktykujesz jako chrześcijanin. Das sind Leiden um der Gerechtigkeit willen, das sind Verfolgungen. To są właśnie te cierpienia z powodu
sprawiedliwości, te prześladowania. So sieht Gott das jedenfalls. W każdym razie tak to Bóg widzi. Ich will mal ein Beispiel bringen, wie Gott das sieht. I jeszcze przykład, jak to Bóg właśnie zapatruje się na to, jak on to widzi. Und zwar bei Ismael. Jeśli chodzi o Ismaela. Muss mal hingucken, wo das steht. Wo Ismael lacht. Miejsce, gdzie Ismael się śmieje. Und Sarah sah den Sohn Hagars, der Ägypterin, den sie Abraham geboren hatte, lachen. A gdy Sara ujrzała, że syn Hagar, Egipcjanki, która ta urodziła Abrahamowi, szydzi. Manchmal steht in der Bibel spotten. Das steht so bei uns. Okay, aber im Hebräischen steht lachen. W języku hebrajskim tutaj jest nie szydzi, tylko śmieje się. Er wurde einfach ausgelacht, verlacht. On po prostu był wyśmiewany. Naśmiewał się z niego. Wir würden denken, ja und? Może byśmy tak powiedzieli, no i co? Jetzt zeige ich euch, wie Gott das sieht. Teraz pokażę wam, jak to Bóg widzi. Im Galaterbrief. Galatian. Eine ganz interessante Sache. Jest to bardzo ciekawa rzecz. Galater 4, Vers 29. Galatian 4, 29. Aber so wie damals der nach dem Fleisch geborene, also Ismael, den nach dem Geist geborenen Isaak verfolgte. Lecz jak on dziś ten, który narodził się według ciała, czyli Ismael, prześladował urodzonego według ducha, czyli Izaaka. Siehst du, vielleicht werden wir manchmal verlacht wegen unseres Glaubens. Widzicie, być może będziemy kiedyś wyśmiewani z powodu naszej wiary. Wir müssen nicht meinen, dass Gott das egal ist. Nie myślmy, że Bogu jest to obojętne. Für Gott ist das eine Verfolgung. Dla Boga jest to prześladowanie. So ernst sieht Gott das. Tak poważna sprawa jest to przed Bogiem, czy dla Boga. Und so sagt Gott eben bei Leiden um der Gerechtigkeit willen, da wird die Folge sein, dass wir verfolgt werden. I właśnie to Bóg mówi, że prześladowanie z powodu sprawiedliwości. Auch wenn es vielleicht nur ein Auslachen von anderen ist. Nawet jeśli to jest tylko naśmiewanie się innych. Dann zeigt Gott uns, w tym Bóg nam pokazuje, wie das Empfinden Gottes über Sünde ist. Jakie są odczucia Boże, jeśli chodzi o grzech. Und wie Gott die Seinen liebt. I jak bardzo Bóg miłuje tych, którzy są Jego. Dass er so eine Sache als Verfolgen bezeichnet. Że taką rzecz Bóg określa jako prześladowanie. Und daran verstehen wir, dass das etwas ist, was wir tagtäglich erleben können. I też rozumiemy, że to jest coś, co możemy dzień w dzień przeżywać. Also glückselig die um der Gerechtigkeit willen verfolgten, heißt es nicht, dass es immer um Leben und Tod geht. A więc szczęśliwi, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, to oznacza, że tu nie chodzi o życie i śmierć. Es kann darin bestehen, dass man einfach ausgelacht wird. Może to oznaczać, że po prostu będziesz wyśmiewany. Das tut uns manchmal schon weh genug. Czasem bardzo nas to, wystarczająco bardzo nas to dotyka. Und Gott empfindet das auch so. I Bóg dokładnie tak samo to odczuwa. Und das ist eben etwas, was einem Mut macht, dass Gott das auch sieht. I to jest dla nas posileniem, że Bóg to tak właśnie widzi. Und darum ist die Folge sehr schön. I dlatego następstwem. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Albowiem ich jest Królestwo Niebios. Es gibt eine direkte Segnung. Jest to bezpośrednie błogosławieństwo. Wenn wir uns um der Gerechtigkeit willen auf die Seite Gottes schlagen. Jeśli z powodu sprawiedliwości staniemy po stronie Boga. Aber jetzt kommt die zweite Seite. Teraz druga rzecz, druga strona. Nämlich Leiden um Namen des Herrn Jesus willen. Cierpienia z powodu imienia Pana Jezusa. Und da geht es jetzt immer um zwei Personen. I tutaj chodzi o dwie osoby. Da geht es einmal um den Herrn Jesus, um seinen Namen willen. Tutaj chodzi
po pierwsze o Pana Jezusa z powodu Jego imienia. Und da geht es um mich in diesen Lebensumständen. I druga osoba to jestem ja wśród tych moich okoliczności, w jakich się znajduję. Auch dafür haben wir ein Beispiel. Tu i też tutaj też mamy przykład na to. In der Apostelgeschichte. Dzieje apostolskie. Kapitel 4. Czwarty rozdział. Vers 18. 18 wiersz. Und als sie sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, durchaus nicht in dem Namen Jesu zu äußern, noch zu lehren. I przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili, ani nie nauczali w imieniu Jezusa. Es geht hier also gar nicht darum, dass sie von außen zu einer Sünde verführt werden sollen. Tu nie chodzi o to, że oni są skłaniani do tego, czy zwodzeni by uczynili grzech. Vielleicht für ihren ungläubigen Chef zu lügen. Na przykład, że mieliby skłamać dla swojego niewierzącego szefa. Sondern es geht darum, dass sie den Namen Jesus nicht mehr sagen dürfen. Ale tu chodzi o to, że im nie wolno było wypowiedzieć imienia Jezus. Wir können das nicht alles betrachten. Wir können aber nach Kapitel 5, Vers 28 gehen. Przejdźmy jeszcze do 5 rozdziału 28 wiersza. Haben wir noch ein Beispiel? Wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren. Nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli. Vers 29. Sie sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Odpowiedzieli, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Vers 41. 41. Sie nun gingen vom Synedrium weg. Gdy odchodzili sprzed oblicza Rady Najwyższej, voll Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Radując się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego. Siehst du, das ist Vers 11. Widzicie, to jest właśnie wiersz 11. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen um meinetwillen, um wegen meines Namens. Błogoszczęśliwi jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą ze względu na mnie. Freut euch. Cieszcie się. Und folgt. I weselcie. Siehst du, Apostelgeschichte 5 erklärt dir, was das Freuen bedeutet. Widzicie, Dzieje Apostolskie 5 rozdział wyjaśni nam, co oznacza to radowanie i weselenie się. Sie freuten sich, dass sie in solchen Lebensumständen waren, weil sie dann wieder von Jesus zeugen konnten. Oni cieszyli się, że znaleźli się wśród takich okoliczności, bo mogli znowu zaświadczyć o Jezusie. Wenn man sie ausgepeitscht hätte, gdyby ich ubiczowano, dann hätten sie sich nicht über die Schmerzen gefreut. To dann hätten sie sich nicht. To nie cieszyliby się z powodu bólu. Das wäre ja auch nicht normal. Nie byłoby to normalne, gdyby im to radość sprawiało. Aber sie hätten sich gefreut, dass sie sich für den Namen Jesus zeugen durften. Ale oni ucieszyli się, że mogli świadczyć o imieniu Jezus. Und dass sie dadurch verschmäht wurden. I że z tego właśnie powodu byli wyśmiewani, czy szydzono z nich. Warum? Dlaczego? Weil sie damit wieder eine Eigenschaft von Jesus Christus in ihrem Leben zeigten. Bo w ten sposób pokazali pewną czy pewne cechy Pana Jezusa w swoim życiu. Der selbst der Verachtete auf dieser Erde gewesen ist. Który on sam był tym znieważonym, zniesławionym na tej ziemi. Warum? Dlaczego? Weil von Gott zeugte. Bo on świadczył o Bogu. Das ist schon eine wichtige Sache. Jest to bardzo ważna rzecz. Vielleicht können wir noch 10 Minuten auf die Verse 12, nein, 13 bis 16 eingehen. Może jeszcze 10 minut i byśmy kilka słów o wierszach 13 do 16 powiedzieli coś. Liest du die mal hier, bitte? Od 13 wiersza. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej się już nie przyda, tylko aby precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy, nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Es ist die Rede von dem Salz und von dem Licht. Jest tutaj mowa o soli i o świetle. Und man könnte vielleicht zuerst denken, die beiden Stellen sind fast gleich. Można by sobie pomyśleć, że te dwa miejsca są takie same. Aber es gibt doch zwei große Unterschiede. Ale są dwie wielkie różnice. Was ist das Kennzeichen von Salz? Jaka jest, co jest cechą charakterystyczną soli? Das Salz wurde damals benutzt, um etwas haltbar zu machen. Sól w tamtych czasach była używana jako konserwant.
Ihr kennt das vielleicht Pökelfleisch. Zapewne znacie peklowane mięso. Es ist gesalzenes Fleisch. Jest to nasolone mięso. Um die Feuchtigkeit herauszuziehen. Aby wyciągnąć wilgoć z niego. Dadurch hielt es sich länger. I przez to to mięso mogło dłużej wytrzymywało. Wenn das Fleisch aber schon schlecht gewesen wäre. Ale gdyby to mięso już się stało, czy już się zepsuło, hätte das Salz es nicht verbessert. To sól by go nie naprawiła, czy poprawiła. Das heißt, das Kennzeichen von Salz ist, dass es etwas haltbar macht, aber nichts verbessern kann. To oznacza, że cechą soli jest to, że ona może coś jakby zakonserwować, ale nie polepszyć to. Jetzt kommen wir eben zum Licht als Vergleich. A teraz światło do porównania. Das Licht hat das Kennzeichen, dass es etwas verändert. Światło ma tą cechę, że może coś zmienić. Denn wenn Licht in einen Raum strahlt, wo Finsternis ist, bo gdy w pomieszczeniu, gdzie jest ciemność, zapalimy światło, dann wird dieser Raum hell. To pomieszczenie jest jasne. Die Finsternis wird verdrängt. Ta ciemność znika. Das heißt, das Kennzeichen des Lichtes ist nicht unbedingt, dass es etwas haltbar macht, aber dass es etwas verändert. A to oznacza, że cechą światła jest nie to, że światło coś zakonserwuje, przedłuży jego zdolność do użycia, ale że światło coś zmienia. Es gibt es noch einen großen Unterschied. Jeszcze jedna wielka różnica. Das Salz wirkt in der Regel im Verborgenen. Sól zazwyczaj, można tak powiedzieć, działa w ukryciu. Du kannst ja aus zwei Meter gar nicht erkennen, ob das Fleisch gesalzen ist oder nicht. Z dwóch metrów, jak będziesz patrzył na ten kawałek mięsa, to nie rozpoznasz, czy ono jest nasolone, czy nie. Es entwickelt seine Kraft im Stillen. Ta sól rozwija jakby swoją siłę, czy tam swoje działanie w cichości, albo w ukryciu, w spokoju. Bei dem Licht ist es völlig anders. Jeśli chodzi o światło, jest całkiem inaczej. Das Licht ist sichtbar. Światło każdy widzi, jest widzialne. Also wir haben hier zwei ganz große Unterschiede. A więc mamy dwie wielkie różnice. Und deswegen gibt es zwei ganz große unterschiedliche Gefahren und Folgen. I z tego też względu są dwa różne niebezpieczeństwa i następstwa. Wenn man damals in der Antike Salz nahm, war das kein reines Salz. W tamtych czasach, w czasach antycznych, sól nie była tą czystą solą, jeśli się ją brało do użycia. Es war ein Gemisch aus irgendwelchen Mineralien und Salz. To był wtedy mieszanka różnych minerałów i soli. Von außen kann man das gar nicht erkennen, ob da noch Salz mit Mineralien gemischt ist oder ob es nur Mineralien sind. Z zewnątrz nie jesteśmy w stanie rozpoznać, czy to jest tylko czysta sól, czy sól z domieszkami. Aber jetzt kann Folgendes passieren. Ale teraz może się następująca rzecz zdarzyć. Jetzt stellen wir uns vor, wir haben so einen Salzstein. Wyobraźmy sobie, że mamy bryłę soli. Und an diesen Salzstein kommt Wasser. I tą bryłę wrzucamy do wody. Dann ist das Salz besser löslich als das Gestein. I chyba każdy wie, że sól rozpuszcza się w wodzie dobrze, natomiast kamienie czy jakieś minerały nie, albo mniej. Und nach einer gewissen Zeit ist das Salz rausgewaschen. Po pewnym czasie ta sól się rozpuści. Und du willst jetzt mit diesem Salzstein salzen? I teraz chciałbyś posolić coś tymi minerałami? Der sieht auch noch gut aus. Które to jeszcze wyglądają dobrze. Aber es funktioniert nicht. Ale minerałami nie da się posolić. Denn es ist kein Salz mehr da. Bo minerały to nie sól. Das heißt also, es kann uns tatsächlich die geistliche Kraft genommen werden. A to oznacza, że może być nam zabrana ta duchowa siła. Das ist hier die Lektion. To jest ta lekcja. Durch weltliche Einflüsse. Przez te wpływy światowe. Dann kann es tatsächlich sein, dass wir kein Salz mehr in dieser Welt sind. I może się zdarzyć, że nie będziemy solą na tym świecie. Und dass wir die Heiligkeit Gottes nicht bewahren können. Że nie jesteśmy w stanie zachować świętości Bożej. Und darum ist es hier das erste, was wir gelesen haben in Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde. Dlatego tu jest to napisane. Wy jesteście solą ziemi. Es lohnt sich einmal, sich die Stellen im Alten Testament anzugucken, wo Salz benutzt wird. Polecam, by przeczytać sobie miejsca w Starym Testamencie, które mówią o soli. Mehr oder weniger allen Opfern musste Salz aufgewendet werden. Ich glaube, 3. Mose 8.
Trzecia Mojżeszowa 8 chyba jest napisane, że do ofiar właśnie stosowano sól. Es gibt die Rede von einem Salzbund, von einem ewigen haltbaren Bund. Jest mowa też o takim przymierzu soli, czyli wiecznym przymierzu. Und es wird uns sogar einmal als eine Warnung benutzt. I raz jest użyta jako ostrzeżenie. Nämlich bei der Frau von Lot. Jeśli chodzi o żonę Lota. Sie wurde zu einer Salzsäule. Ona stała się słupem soli. Was sagt das Neue Testament? Co mówi Nowy Testament? Gedenke an Lots Frau. Pomyślcie albo wspomnijcie żonę Lota. Also Salz spricht von der von Haltbarkeit, davon, dass die Heiligkeit Gottes in unserem Leben zum Vorschein kommt. A więc sól mówi o tej trwałości czy zachowywaniu tego, by ta świętość Boża była widoczna w naszym życiu. Aber nie dürfen wir diese Seite einseitig betonen. Ale nigdy nie możemy tego podkreślać z jednej strony. Darum sagt ja auch der Kolosserbrief, euer Wort sei in Gnade, aber mit Salz gewürzt. Dlatego list do Kolosa mówi, wasze słowa niech będą łaskawe, czy pełne łaski, ale jakby posolone, czy z solą. Euer Wort sei in Liebe. Wasze słowa mają być w miłości. Gepaart mit der Heiligkeit Gottes. Ale sparowane z świętością Bożą. Seien wir vorsichtig, dass wir nicht kraftlos werden, was die Heiligkeit Gottes anbetrifft, durch unser Leben hier auf dieser Erde. Abyśmy nie stali się bezsilnymi, jeśli chodzi o nasze życie tutaj na tej ziemi i jeśli chodzi o tą świętość Bożą. Damit komme ich noch ganz kurz zu dem Licht. Bardzo krótko jeszcze o świetle. Wir haben einen völlig anderen Vergleich. Całkiem inne porównanie. Das Licht wird, es ist die Rede von einer Stadt. Jest tu mowa o mieście. Und wo ist diese Stadt? Gdzie to miasto jest? Znajduje się? Auf einem Berg. Na górze. Was ist das Kennzeichen, wenn eine Stadt auf einem Berg ist? Jaka jest cecha tego miasta, które jest na górze? Dass man sie sehen kann. Można je zobaczyć. Und so kommt dieser Vergleich hier, ihr seid das Licht der Welt. I tu jest to porównanie, jesteście światłością świata. Das bedeutet, in unserem Leben soll man etwas von dem göttlichen Licht sehen. A to oznacza, że w naszym życiu ma być widoczne światło Boże. Der Herr sagt, als er in der Welt war, da war er das Licht. Pan Jezus takim był, bo on... Da war er das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. On był światłością świata. Aber als der Herr aufgefahren ist in den Himmel, ale gdy Pan wstąpił do nieba, da war dieses göttliche Licht nicht mehr auf dieser Erde. To tego Bożego światła na tej ziemi już nie ma. Und wo können jetzt die Menschen in dieser Welt etwas von dem göttlichen Licht sehen? I w jaki sposób ludzie mogą coś zobaczyć na tym, w tym świecie z tego Bożego światła? Ja, in dir und in mir. W tobie i we mnie. Denn wir sind jetzt das Licht der Welt. Bo teraz my jesteśmy tą światłością tego świata. Wir sind die Wegweiser, die Menschen zu Gott führen. My jesteśmy tymi wskazówkami albo drogowskazami, które prowadzą ludzi do Boga. Wir sind die Wegweiser, die Menschen zur Bibel, zum Lesen der Bibel führen. My jesteśmy właśnie tymi drogowskazami, które prowadzą ludzi do czytania Biblii. Du, wenn du und wenn ich nicht leuchten, wo ist dann noch Licht? Wo ist noch ein Wegweiser? A jeśli ty i ja nie będziemy świecić, to gdzie są te drogowskazy? Und deswegen kommen hier zwei Warnungen. Dlatego tu są dwa ostrzeżenia. Eine steht hier in Matthäus 5. Jedno z nich Mateusza właśnie 5. Die andere steht in Markus 4. A drugie jest napisane w Marka 4. In Markus 4, in Matthäus 5 ist die Gefahr, das Licht unter einen Scheffel zu stellen. Tutaj mamy to niebezpieczeństwo, że to światło będzie postawione pod korcem, czyli będzie przykryte. So ein Scheffel ist eine Art Eimer. To jest ten korzyk, to jest takie, można powiedzieć, wiadro, swego rodzaju wiadro. Und das Licht, pojemnik. Und das Licht damals war natürlich keine Taschenlampe. A oczywiście, jeśli mówimy o świetle, to wtedy nie było latarek. Auch keine andere Elektroleuchte. Albo jakichś tam elektrycznych źródeł światła jak dzisiaj. Es war eine Öllampe. W tamtych czasach była to lampa oliwna, czy olejna. Oliwna. Was passiert, wenn du einen Eimer umgekehrt auf eine Öllampe stellst? Co się stanie, jak na taką lampę nałożymy wiadro? Das erste ist, du kannst das Licht nicht mehr sehen. Pierwsze co, nie zobaczy nikt światła. Weißt du, was das zweite ist? A drugą rzeczą? Dass das Licht erstickt wird. Że to światło zgaśnie, zostanie jakby zaduszone. Warum wir müssen uns hier ein klein wenig in die Zeit versetzen? Es sind Öllampen, die Sauerstoff brauchen, um zu brennen. Musimy tutaj przenieść się trochę w czasie. To są te lampy olejne, które potrzebują tlenu, by świeciły, by się paliły. Und wenn du einen dichten Eimer drauf stellst? A jeśli postawisz nad tą świecą
wiadro i jest zamknięte szczelnie ta świeca. So können die Menschen um dich herum dieses Licht nicht mehr sehen. To po pierwsze, ludzie wokół ciebie nic nie zobaczą. Und irgendwann ist es erloschen. I po jakimś czasie zagaśnie to. Dann hast du gar keine Kraft und gar keinen Mut mehr, noch ein Zeugnis zu sein. I wtedy, jak zgaśnie, to nie będziesz miał ani siły, ani już odwagi, by być świadectwem. Schon eine ganz ernste Sache. Może widzimy, że jest to poważna rzecz. Was ist damit gemeint? Co tu jest na myśli? Es ist hier die Rede in erster Linie dieser Scheffel von den ganzen Lebensumständen, worin du dich befindest. Ten korzec, czy to ta przykrywka, to wiadro, to są wszystkie okoliczności twojego życia, w których się znajdujesz. Es kann dein Beruf sein. Może to być twój zawód. Es kann dein Hobby sein. Twoje hobby. Es kann dein Computer sein. Komputer. Die dir so viel Zeit stehlen, które tobie zabierają tak wiele czasu, dass dieses Licht nicht mehr zu sehen ist, że po pierwsze tego światła nie widać już, dass es irgendwann erstickt ist. I kiedyś po jakimś czasie to światło gaśnie. Dass man keine Zeit mehr für Christus hat. Nie mamy już wtedy czasu dla Chrystusa. Eine ernste Sache hier. Poważna sprawa tutaj. Was sagt Markus 4, wir brauchen es nicht aufzuschlagen. Nie będziemy otwierali miejsca z Ewangelii Marka 4. Wohin stellt man dort dieses Licht? Gdzie się tam stawia to światło? Unter sein Bett. Pod łóżkiem swoim. Wovon spricht das Bett? O czym mówi łoże? Von Trägheit. O spałości. Es gibt einen König, der hatte nur ein einziges Kennzeichen im Alten Testament. Jest jeden król, którego jest o nim napisana tylko i wyłącznie jedna cecha charakterystyczna, jego cecha. Das war Og. To był ten Og. Was ist sein Kennzeichen? Jaka jest jego cecha? Ein Bett aus Eisen. Miał łoże ze spiżu. Gewaltig groß. Potężne, wielkie. Ich glaube 3 Meter lang. Chyba 3 metry długie. 5. Mose, ganz am Anfang. 5. Mose 3. 5. Mojżeszowa, 3 rozdział. Vers 11. 11 wiersz. 5. Mose 3, Vers 11. Denn nur Og war übrig geblieben. 5. Mojżeszowa, 3 rozdział, 11 wiersz. Gdyż ów Og, król Baszanu, był ostatnim z rodu olbrzymów. Siehe, sein Bett, ein Bett aus Eisen. Jego, my mamy grobowiec, powinno być łoże żelazne. Seine Länge beträgt 9 Ellen. Jego długość 9 łokci. Sogar 4,50 m. 9 razy 5, więc mamy 4,5 metra długie. Und seine Breite 4 Ellen. A jego szerokość 4 łokcie. To jest 2 metry. To 2 metry. Was für ein monsterartig großes Bett. Cóż za potężne, wielkie łoże.